prawnych. Dziękuję Pan jeszcze raz. Najbliższą placówką tego typu. Za to można 3 punkty zdobyć. Jest jeszcze jeden punkt, miejsce pracy jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych. Kandydata znajduje się w pobliżu przedszkola i za to można 2 punkty zdobyć. Drodzy Państwo, ja tak tylko się zastanawiam, czy te punkty, one nie są jakieś no po prostu nieżyciowe. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie rodzic stara się o miejsce dla dziecka w przedszkolu, które jest blisko jego domu. Okazuje się, że mimo to, że jest blisko, ma mniej punktów za pozostałe elementy, no i w tym momencie nie dostaje tam miejsca, dziecko nie będzie miało miejsca w tym przedszkolu, a później dochodzi do sytuacji, że no, szuka gdzieś indziej, w innym przedszkolu i tam w tym innym przedszkolu znowu już nie dostaje miejsca za punktów za to, że mieszka w pobliżu, bo nie mieszka. Słyszałem o tym, że to różne historie się zdarzają, że niekiedy rodzice się przewalidowują, żeby po prostu tylko zdobyć za to punkty. Uważam, że no jest to nieżyciowa punktacja i to tak chciałem tutaj podać pod rozwagę Radzie. Dziękuję. Pani Radna chciałam powiedzieć, że jako członek Miejskiej Rady Oświaty byłam na spotkaniu, kiedy były omawiane, ustalane kryteria. To są kryteria nowe w stosunku, w porównaniu z ubiegłorocznymi. I akurat punkt, o którym Pan mówi, dotyczący miejsca zamieszkania i miejsca pracy, te punkty, za tymi punktami wnioskowały Panie, które zostały zaproszone na spotkanie, posiedzenie tej Rady, właścicielki przedszkola, które twierdziły, że w praktyce zdarza się, że dziecko nie ma możliwości uczęszczania do przedszkola najbliżej miejsca swojego zamieszkania i musi być włożone gdzieś dalej, w odległe, bardziej odległe miejsce. Natomiast te dzieci, które są właśnie, których mieszkania, które są
mieszkańcami najbliższego osiedla. Dla nich nie ma miejsca w przedszkolach. Tak, to był wniosek pań, właścicielek przedszkoli, które stwierdziły, że w praktyce tak bywa i że to jest no, niewłaściwe. Pan dyrektor Mijał Tomaszczuk chciał zabrać głos. Proszę. Szanowni Państwo, ja nic nowego nie powiem oprócz tego, co powiedziała Pani Radna Renata Rak. Te kryteria, które ustaliła i zaproponowała Państwu Miejska Rada Oświaty, one nie były kryteriami, które arbitralnie narzuciliśmy jako pomysłodawcy, tylko te kryteria wynikały po prostu z pewnego rodzaju konsultacji społecznych, które podczas posiedzenia Miejskiej Rady Oświaty no, rodziły się w pewnych bólach. Tam się ścierało wiele koncepcji, wiele kryteriów, ale te, które podjęliśmy i zaproponowaliśmy w obecnym kształcie, one wynikały zarówno z tego, że wsłuchujemy się w głos dyrektorów placówek oświatowych, w tym przypadku przedszkoli, głos bardzo cenny, ale również wynikają z słuchania wszystkich członków Miejskiej Rady Oświaty, w których znajdują się przedstawiciele rad rodziców szczecineckich przedszkoli i szkół podstawowych. Więc my się oczywiście możemy z tymi kryteriami nie zgadzać, ale tak jak powiedziałem, one są wynikiem pewnego konsensusu, który udało się po dość burzliwej batalii ustalić. Więc no, wiadomo, że nie wszystkim te kryteria odpowiadają i w wielu przypadkach mogą się wydać dyskusyjne, niemniej jednak jest to element pewnego kompromisu, który no, warto chyba uszanować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Radny Jacek Brykiewicz, proszę. Ja chciałem właśnie się odnieść do tej samej kwestii. My możemy być tutaj jako radni teoretykami, natomiast spotkaliśmy się z praktykami. I to żeśmy ich, tak jak tutaj wcześniej Państwo przedmówcy powiedzieli, wysłuchaliśmy ich głosy i myślę, że te punkty jednak mają przełożenie, bo sporo Państwo, którzy byli zaproszeni, właśnie tak jak tutaj Pani wcześniej mówiła, przepraszam, jak Pani Radna mówiła, mają przełożenie później. Dlatego żeśmy ich interesowali, chociaż mieliśmy pewne dylematy, ale Państwo nam rozwiązali naprawdę tutaj mnóstwo problemów i tak jak to członek Rady muszę potwierdzić, że naprawdę mają przełożenie i wykorzystuje się to później w naborze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych, szkół podstawowych, dla których miasto Szczecinek jest organem prowadzącym, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Szczecinek w 2017 roku. Zanim oddam głos Pan Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności, Panie Wójcie Wojni, czy Pan Burmistrz chciał wprowadzić autopoprawkę? Proszę. Ja dziękuję bardzo. Chciałbym rzeczywiście wprowadzić autopoprawkę do tego programu. Myśmy z nią czekali do dzisiejszego dnia tak naprawdę, żeby otrzymać informacje z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, z naszej spółki, jaki jest ewentualny skutek finansowy wprowadzenia takiej zmiany, którą chciałbym Państwu zaproponować. Chcę powiedzieć, jaki w ogóle, czym się różni ten program opieki nad zwierzętami od tego, który był w zeszłym roku uchwalany. Otóż przede wszystkim w paragrafie pierwszym, w punkcie szóstym, znaczy w podpunkcie szóstym wpisano definicję właścicieli w trudnej sytuacji losowej. Przedtem tego nie było, co powodowało możliwość no, znacznych nadużyć, jeżeli chodzi o korzystanie przez właścicieli psów i kotów z dofinansowania. I tutaj teraz powiem, jaką proponowałbym wprowadzić zmianę. W paragrafie trzecim chciałbym, żebyśmy biorąc pod uwagę to, że jest definicja tego właściciela w trudnej sytuacji losowej, żebyśmy powrócili do zapisu, który był w poprzednim planie, a który w projekcie, który Państwo dostali, ten zapis był niepełny. W punkcie pierwszym, podpunkt czwarty, paragraf trzeci, jest napisane udzielenie pomocy właścicielom zwierząt w trudnej sytuacji losowej w postaci karmy
Tak, tak macie zaproponowane. Proponuję, żeby dopisać i opieki weterynaryjnej, czyli udzielenie pomocy właścicielom zwierząt w trudnej sytuacji losowej w postaci karmy i opieki weterynaryjnej. Oczywiście ta pomoc będzie dedykowana tylko osobom, które odpowiadają kryteriom tego, co jest w słowniczku, czyli co rozumiemy przez właścicieli w trudnej sytuacji losowej. I już tylko dla porządku powiem, że jest tutaj również wprowadzona w porównaniu z zeszłorocznym planem zmiana w paragrafie czwartym, to jest punkt czwarty, przepraszam bardzo, w paragrafie czwartym, punkt piąty, podpunkt siódmy było przedtem napisane zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i innych. Myśmy te inne skreślili, tak, ponieważ jest to bardzo niedoprecyzowane i też powodowałoby możliwość różnych nadużyć. Czyli miasto tutaj zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych. No, wiadomo, o co chodzi, jeżeli tam zwierzę zostanie potrącone czy przejechane, tak, to wtedy... Który to jest? Paragraf. Mamy tego, paragraf czwarty. Paragraf trzeci. Paragraf trzeci. Aha, trzeci. Tak jest. My nie mamy tego. Bo to jest paragraf drugi. To jest paragraf drugi. Paragraf drugi. Nie, paragraf trzeci. Paragraf drugi, punkt siódmy. Paragraf trzeci. To nie dobrze. Paragraf drugi, punkt siódmy. Tak, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Tak, ale to jest potem powtórzone w paragrafie trzecim. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje miasto poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym na całodobową opiekę weterynaryjną w tym zakresie. I tutaj było przedtem zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i innych z udziałem zwierząt realizuje miasto i tak dalej. I to i innych jest wykreślone. I również się nie znajduje w związku z tym w paragrafie drugim w punkcie siódmy. Tak, ale pan burmistrz, to pan zwraca uwagę, że to jest tylko zmiana. Zmiana w porównaniu z zeszłorocznym. Natomiast, a nie jest to autopoprawka, którą pan autopoprawka jest w paragrafie trzecim, tak. Punkt pierwszy, podpunkt czwarty. Udzielenie pomocy właścicielom zwierząt. Może i ustęp, tak, ja zawsze mam z tym problem. Udzielenie pomocy właścicielom zwierząt w trudnej sytuacji losowej w postaci karmy i opieki weterynaryjnej. Dla zwierząt. No proponowałbym, bo wiadomo, że opieka weterynaryjna nie jest dla ludzi, tylko dla zwierząt, więc to jest... Semantyka. No, a nie, 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 to tak nie... No dobrze. To dobrze. Powinno pan być takie... Ja tak proponuję, jak państwo chcecie napisać, że to ma być opieka weterynaryjna, a dla zwierząt, to oczywiście możecie napisać, żeby nie. Się nikomu nie pomyliło. Dobrze. Tak, chciałabym tylko powiedzieć, że ta autopoprawka zaproponowana przez pana burmistrza wynikała z posiedzenia komisji i komisja całkowicie tą zmianę aprobuje i oddaje głos. A przepraszam bardzo jeszcze pani przewodnicząca, bo ja zacząłem od tego, żeśmy czekali na ten skutek finansowy. On oczywiście jest bardzo trudny do oszacowania, ale mniej więcej będzie to nas kosztowało około 30 tysięcy złotych rocznie. Jeżeli dodamy tą opiekę weterynaryjną, udzielanie pomocy weterynaryjnej właścicielom zwierząt, którzy są właściciele w trudnej sytuacji losowej, tak? No tak szacujemy, że to jest taka wielkość. Oddaję głos pani przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności, pani Dziecię-Bowicz. Dziękuję. Rzeczywiście ten punkt wzbudził kontrowersję, ale ponieważ autopoprawka niweluje ten problem, to pozwólcie państwo, że przedstawię wyniki głosowania. Właśnie przed autopoprawką były takie 3 głosy za, 1 wstrzymujący się. I kieruję po to.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Pan przewodniczący Andrzej Grabowski. Uważam, że to jest, oczywiście jestem za, ale chciałem również przypomnieć. Po pierwsze chciałem zapytać, co będzie wchodziło w tą opiekę weterynaryjną, na co mogą to sobie liczyć, bo uważam, że to trzeba doprecyzować. A dwa, to chciałem delikatnie Państwu przypomnieć, że kiedy głosowaliśmy o stawkach dla ludzi, którzy mają niepełnosprawność w stopniu znacznym, tam była kwestia 10 tysięcy, to nie chcieliśmy dać tych 10 tysięcy, żeby te stawki pozostały na tym samym poziomie, co były, tylko te stawki nie zwiększyliśmy. Jakby utrudniliśmy ludziom dostęp do pomocy socjalnej. Pani Niewczas już nie ma, ale wiem, że jest, że parę osób no nie było w stanie sprostać temu zadaniu, a tu z drugiej strony dajemy 30 tysięcy na opiekę weterynaryjną. I oczywiście, że powinno tak być, ale no, żebyśmy też nie zapominali o tych proporcjach. Panie również. Pan Burmistrz Dargos. Ja chcę powiedzieć, że my nic nie dajemy, my po prostu nie zabieramy, tak? Ponieważ w tym budżecie, jaki jest przewidziany dla schroniska, wydzielonym z budżetu PGK-u, to jest mniej więcej 700 tysięcy złotych rocznie, mieści się ta opieka weterynaryjna dla osób, które są w trudnej sytuacji, a nie mogą, że tak powiem, podołać kosztom związanym z leczeniem zwierząt. Nie wiem, co my mamy doprecyzować, panie radny, bo jak pan to sobie wyobraża, jak pan nie wie, co to znaczy opieka weterynaryjna. No to znaczy, że jak zwierzę jest chore, to weterynarz się nim opiekuje. No, no to się rozumie pod opieką weterynaryjną, tak? Pan radny Janusz. Pani przewodnicząca, szanowna rado, ja byłem tą osobą, która podczas obrad komisji się wstrzymała i bardzo dziękuję za wniesienie tej autopoprawki, która poszła właśnie dokładnie w tym kierunku, za utrzymaniem tego, co do tej pory w tych zapisach uchwały było. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnym Jacekowi. Ja bym chciał się odnieść do odpowiedzi pana burmistrza na temat tego, co tutaj przedstawił przewodniczący naszej komisji, pan dr Grabowski. Czy przewodniczący klubu, przepraszam. No więc tutaj nam nie chodzi o to, my też jesteśmy za tym, żeby pomóc tym osobom, które się opiekują zwierzętami i mają jakieś problemy losowe, coś się wydarzyło, jak najbardziej. My nie jesteśmy temu przeciwni, ale chcieliśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak jak i robimy, wydajemy pieniądze na to, żeby ulżyć, pomóc ludziom i zwierzętom, to znaczy zwierzakom tych ludzi, którzy zajmują się tymi miastami, tak samo chcielibyśmy, żeby miasto też było otwarte na innych mieszkańców, na ludzi, którzy są potrzebujący i fajnie by było, gdyby też podobne inicjatywy, gdzie można byłoby ulżyć mieszkańcom, miasto traktowało poważnie i po prostu przychylało się do tego typu problemów i potrzeb mieszkańców. Panie radny, uważam, że pana zdecydowanie, że miasto niepoważnie traktuje problemy społeczne, jest nadużyciem, co najmniej nadużyciem. Ale czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych? Najpierw głosujemy autopoprawkę zaproponowaną przez pana burmistrza. Później projekt uchwały z autopoprawką, jeśli ją przegłosujemy. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem autopoprawki zaproponowanej przez pana burmistrza, polegającej na tym, że w paragrafie 3 ustęp 1 punkt 4 po słowie karny dodajemy słowa i opieki weterynaryjnej. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki, proszę o podniesienie ręki. Jest on właśnie za, dziękuję. Głosujemy teraz nad projektem uchwały z autopoprawką zaproponowaną przez pana burmistrza. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Szczecina w 2017 roku. Proszę o podniesienie. Jednogłośnie za, dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność miasta Szczecina.
przecinek i ponownie oddaję najpierw głos panu burmistrzowi, który chciałby wprowadzić autopoprawkę. Proszę. Tak, chciałbym prosić, aby w paragrafie pierwszym tej uchwały wykreślić punkt pierwszy działki numer 467 przez 1, 467 przez 2 o łącznej powierzchni 929 m kwadratowych w obrębie 13 przy ulicy Lipowej. Proponujemy skreślić ten punkt chwilowo, on wejdzie na którejś z następnych sesji pod obrady, dlatego że tu jest propozycja Wydziału Nieruchomości innego podziału tej nieruchomości. Dziękuję bardzo. W konsekwencji pozostałe punkty 2, 3, 4 przejmą numerację 1, 2, 3. Oddaję głos panu przewodniczącemu Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Jeżeli panuje przewodniczącemu Jerzemu Kani, proszę o przedstawienie stanowiska komisji. Szanowni Państwo, Komisja Budżetowo-Ekonomiczna w swoim posiedzeniu zajęła się projektem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność miasta Szczecinek i po poprawce, którą już usłyszeliśmy, że ona nastąpi w czasie komisji, także to nie jest dla nas zaskoczeniem. Obradowaliśmy nad trzema tylko punktami, czyli nad zbyciem udziału przy ulicy Szczecińskiej i przy ulicy Armii Krajowej. Dodam, że te wszystkie trzy działki są zgodnie z projekcie uchwały nastąpiona poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości w szeregu w trybie bezprzetargowym. Komisja głosowała w tej sprawie w następujący sposób. 3 głosy za, 3 głosy przeciw, 1 wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Marzynek, proszę. Kilka sesji wstecz mieliśmy sprawę działki na osiedlu generalskim w bardzo podobnej sytuacji, jaka znajduje się przy ulicy Szczecińskiej. I między tamtą sesją a dzisiejszą sesją nie było, wydaje mi się, że nie było żadnej uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości na lepsze funkcjonowanie działki, zbycia takiej nieruchomości, która by była w efekcie podziału w ostatnim czasie. Tamta działka została, działka, która była na osiedlu generalskim, została podzielona w mojej ocenie niezgodnie z zapisami planu, bo zapis dopuszcza określoną wielkość działek, natomiast została wydzielona inna wielkość działek i tu mamy dokładnie tą samą sytuację. W planie nie jest przewidywana taka wielkość działek, jak została, jakiej wielkości jest działka 99/24. W planie jest 2000 metrów, jeśli się nie mylę, natomiast ta działka jest dużo mniejsza. I patrząc na to, co się wydarzyło od tamtego czasu, to można stwierdzić, że chyba znowu będziemy mieli sytuację, że należało zgłosić tą sprawę do prokuratury, bo jakbyście Państwo nie wiedzieli, sprawa osiedla generalskiego jest w tej chwili w śledztwie prokuratury o przekroczeniu prawnym, jeśli się nie mylę. Natomiast tutaj mamy tą samą sytuację. Zaskakującym też jest to, że na przestrzeni tego okresu w momencie, kiedy pojawiają się jakieś dziwne podziały, pojawia się dziwna zbieżność co do nazwisk osób, które ubiegają się o to, aby poprawić im funkcjonowanie działki. I tutaj, i tam. Jest to nazwisko, przewija się nazwisko znanego szczecineckiego biznesmena. Jak sobie przyłożymy, że jeszcze wcześniej była taka sytuacja, gdzie trafiało się nazwisko innej osoby, która była związana, która się kojarzyła ze służbą zdrowia, to się okazuje, że takie dziwne podziały na razie w naszym mieście są robione tylko w przypadku bardzo prominentnych nazwisk. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ, od tego jest prokuratura, która sprawdza pierwsze postępowanie i myślę, że za moment będzie sprawdzała również tą sytuację. No i w tym momencie my, jako klub radnych, nie będziemy w stanie przychylić się do tego, do przyjęcia tej uchwały ze względu na wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia podziału i na wątpliwości co do tego, dlaczego taki podział miał miejsce i dlaczego dzisiaj debatujemy nad tą sytuacją. Pan Burmistrz, pytanie, proszę.
roku Państwo podejmowaliście uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego, który, na podstawie którego zostały dokonane te podziały i ten plan jest obowiązującym i zgodnie z tym planem Wydział Nieruchomości przeprowadził procedury. Ja poproszę o slajdy w tej chwili, bo ja zdawałem sobie sprawę z tego, że będzie ta sprawa podnoszona. To jest działka, o której mówił przed chwilą pan radny. Poproszę następny slajd. Na podstawie tego samego planu, może następny jeszcze. Mi chodzi o mapę sytuacyjną. Tak, no, obok tej nieruchomości, na podstawie tego samego planu, została na przykład wydzielona ta nieruchomość zaznaczoną kolorem żółtym. Ona bezpośrednio dotyka do tej działki, o której mówił pan radny i została sprzedana w tym roku w styczniu. Ta działka na polepszenie zagospodarowania przestrzennego. Kolejne działki na polepszenie kolejnych posesji też na podstawie tego samego planu zostały wydzielone. Wówczas państwo, jeżeli nie było tam nazwiska Gawroński, to wówczas państwo żeście nie podnosili i nie kwestionowaliście tego rozwiązania. Można powiedzieć, nieznanych mi przyczyn, podczas zatwierdzania podziału w starostwie działka pana Gawrońskiego nie trafiła jakby w jednym pakiecie z tymi nieruchomościami, które macie tutaj wyświetlone i dlatego ona wspólnie nie była dedykowana do sprzedaży. Po prostu procedura się wydłużyła w starostwie i ona poszła w odrębnym pakiecie. Ten sam plan, inny właściciel i nie ma kwestionowania właściwości. Nie ma nic złego w tym, że sprzedajemy nieruchomość na polepszenie zagospodarowania terenu. Proszę następny. Tutaj oczywiście na komisji, a po komisji na przykład rozmawiałem i były wątpliwości co do tego, czy się to zawęży, czy się nie zawęży. Podnosił tutaj swoje uwagi na przykład radny Maciek Batura. My wysłaliśmy, zrobiliśmy pomiary geodezyjne, żeby pokazać, jakie są odległości, czy teren nie został zbytnio uszczuplony. I tak jak Państwo widzicie, tutaj nic się złego naprawdę nie dzieje. Poproszę następny slajd. Można to troszeczkę pomniejszyć. Jeżeli chodzi w ogóle o sytuację zawężania, to tutaj widać, że obok stara lecznica dla zwierząt kolorem różowym zaznaczono te własności nieruchomości i widać, że ten pasek żółty, który jest dzisiaj przeznaczony do sprzedaży, jest przedmiotem Państwa obrad, jest i tak w stosunku do nieruchomości sąsiedniej wycofany i ona nie koliduje tutaj w żaden sposób z rozwiązaniami komunikacyjnymi. A może teraz zdjęcia. My tutaj mówimy, bo cały ten teren, tak jak tutaj wiecie Państwo, jest ścieżka, jest szpaler drzew, później jest jeszcze kilka metrów i dopiero się zaczyna, będzie można tą nieruchomość, następne zdjęcie proszę, bo ten teren dzisiaj tak naprawdę jest przestrzenią, która naprawdę nikomu, znaczy nam, nie mamy pomysłu na inne zagospodarowanie tego terenu i uważam, że celowym jest, żeby właśnie poprawić wygląd tej części i żeby ona, żeby ta część, ten teren, żeby znalazł sobie prywatnego właściciela, tym bardziej, że jest taka wola właścicieli tej nieruchomości. Tak jak widać tutaj jest to teren no, słabo zagospodarowany, porośnięty jakimiś tam krzakami i naprawdę nie usmukli tutaj tego zarówno ciągu komunikacyjnego, i mi się wydaje, że to jest dobre rozwiązanie. Dziękuję. Uprzedzając mi zadane pytanie przez pana radnego Jacka Pałowicza, widziałam to zdjęcia przed prezentacją. Pan radny Maciej Jacka też. Bardziej, przepraszam.
kojarzę, powiedzmy sobie wprost, że spodziewałem się tego, że pan Myślak przygotuje się do dzisiejszego naszego spotkania i też sobie pozwoliłem poszukać w tych podziałach, które były przeprowadzone na poszerzenie i przekazaliśmy działki na poszerzenie działek sąsiednich. I powiem szczerze, sam byłem zaskoczony czym? A no tym, że ja zawsze zakładam, bo mimo że przypisuje mi się taką łatkę człowieka, który wszystkich o wszystko podejrzewa, to ja do niedawna jeszcze zakładałem w 100%, że miasto zawsze wykonuje podziały zgodnie z przepisami i że te sytuacje, w których my sprzedajemy coś na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, wynikają z tego, że działki te zostały podzielone wcześniej, bo takich przypadków mam bardzo dużo, gdzie działki zostały podzielone wcześniej, później następuje zmiana w planie, ale mimo tego, że one były wydzielone, już później nic z nimi nie można zrobić i zakładałem, że 90% przypadków właśnie w ten sposób wygląda. Poprzednia sytuacja, którą mieliśmy na osiedlu generalskim, moje wątpliwości tak naprawdę nie zbudziło nazwisko, bo ja o nim nie wiem. Natomiast zbudziło to, że nie zgadzał się na początku. Zbudziło to, że nie zgadzał mi się numer działki. I wtedy zacząłem przyglądać się temu, bo ja byłem święcie przekonany, że podział tej działki był już w taki sposób wykonany w momencie, kiedy wszystkie działki na tamtym osiedlu generalskim były wykonywane. I wtedy zacząłem się tym interesować i okazało się, że myśmy ten podział na osiedlu generalskim robili dwa razy. Zrobiliśmy podział, scaliliśmy i zrobiliśmy jeszcze raz. I to scalenie spowodowało, że zacząłem się interesować, a dlaczego myśmy tak zrobili, a kto chce kupić tą działkę. I tutaj była inna sytuacja, bo wszyscy wiemy, kto mieszka w okolicy tego miejsca. I ja nie widzę tak naprawdę w tym miejscu, nawet bym był się w stanie zgodzić na to, żeby poszerzyć tamtą nieruchomość, chociaż ja osobiście uważam, że przy problemach, jakie dzisiaj są na ścieżce w parku, gdzie rowery bardzo często wchodzą w kolizję z osobami chodzącymi i tak naprawdę należałoby pomyśleć o tym, żeby rozdzielić tą ścieżkę, podzielić w jakiś sposób tutaj w tej części, powiedzmy, od świątek w kierunku przez cały obszar miasta, ponieważ tam kolizje rowerzystów i pieszych bardzo często dochodzą i trzeba było o tym pomyśleć, jak ten problem rozwiązać, to akurat to miejsce w momencie takiego poszerzenia, czyli przeniesienia na przykład ścieżki rowerowej głębiej od jeziora, a spacerowej ścieżki bliżej od jeziora, to wtedy miałoby to jak najbardziej sens i można się byłoby nad tym zastanawiać. Natomiast wracając do sprawy, jeżeli nawet byśmy się zgodzili przesunąć, ja nie widzę dla mnie akurat to, że tam mieszkający pan Gawroński chce sobie powiększyć działkę, dla mnie to nie stanowi problemu. Dla mnie stanowi problem to, że my wydzielamy działki niezgodnie z planem, bo nadal uważam, że te działki, że w tym planie jest zapis, który mówi, na jakie duże działki jest dopuszczalny podział. I nie ma, tak jak w niedawno opiniowanym planie, który przyjęliśmy, że dopuszcza się na działki mniejsze pod warunkiem, że są na poszerzenie. W polskim prawie, w ustawie prawo o gospodarce nieruchomościami, regulacje granic i dopuszczenie do takich podziałów zachodzi tylko na terenach nieobjętych, nie obejmujących terenów miejskich, ale obejmuje tylko tereny rolne. I wtedy jest wydawana specjalnie decyzja czasowa, żeby osoby mogły przeprowadzić tą wymianę tych nieruchomości, bo jak wcześniej, przy tamtym, nie będę się powtarzał, przy poprzednim podziale, jak najbardziej można dopuścić to, że mogą się wydarzyć inne rzeczy. W wyniku tego podziału mogą się wydarzyć rzeczy, których złamanie tej ustawy, uchwały dotyczącej planu jest problemem. Ja nie będę przedłużał, bo uważam, że dyskusja nie ma dalszego sensu. Nie będę się dalej odnosił, chyba że zostanę wywołany. Natomiast stwierdzam, że no, niestety tak samo jak do tamtego podziału, do tego podziału mam identyczne wątpliwości i poczynię identyczne kroki, jak zrobiłem z poprzednim. Panie Radny, a ja bym chciała panu zwrócić uwagę, że w swoich wypowiedziach po raz kolejny
uzyskał pan, uniknął pan mniejszych bądź większych insynuacji. Tak jak pan powiedział, zacytuję dosłownie pana wypowiedź. Do tej pory wydawało się panu, że plany są, podziały są wykonywane uczciwie. A po ostatniej sesji, gdzie rozmawiano, już pan tak nie uważa. Chciałbym panu zwrócić uwagę, że zarówno przy poprzednim planie zagospodarowania przestrzennego wątpliwości, które pan zgłaszał, między innymi z tego powodu Urząd Miasta poprosił o ocenę biegłego, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, pana wątpliwości znalazły wyraz w zgłoszeniu tego do prokuratury i tak jak pan mówi, sprawa trwa. Nie, proszę bardzo, nie weryfikować, nie, z góry nie, nie wydawać, że tak powiem, sądów, czy akurat prokuratura panu przyzna rację, czy nie. Także ja bardzo proszę, proszę mówić swoje uwagi, ale nie insynuować, że wszystko jest na pewno robione nieprawidłowo, ponieważ to jest moim zdaniem niedopuszczalne. Pan burmistrz Daniel Derak. Ja jeszcze raz poproszę tutaj o wyświetlenie matki pewnej, jeszcze raz o rzutnik. Ja powiem tak, że my w tej części dokonywaliśmy już wcześniej podziałów i sprzedaży na polepszenie nieruchomości. Można inny PDF, ten, który był najdłużej. Jeszcze nie był wyświetlany ostatni. Ten na samej górze. To jest mapka i jest tutaj z nami też pan radny Andrzej Grobelny. Kolorem żółtym została zaznaczona działka, którą w swoim czasie też nabył na polepszenie zagospodarowania przestrzennego. Ja mam pytanie do pana radnego Andrzeja Grobelnego. Czy on uważa, że tutaj też było to źle zrobione, że tutaj były jakieś robione numery z kapturem i czy to jest przekręt, czy to jest normalne rozwiązanie, które jest zgodne z planem? Pan przewodniczący Grobelny, chcesz to dobrać głos? Te działki, które tutaj widzimy, jedna z nich jest nie wiem, czy to w ogóle jest tematem i czy powinno być tematem tutaj sesji, ale jeżeli państwo chcecie, to proszę bardzo. Ta działka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem działek. Jeszcze zgłosiliśmy się jako mieszkańcy, bo wszystkie te działki były dzierżawione przez wszystkich tych mieszkańców, siedem tych działek od wielu, wielu lat. I te działki były ogrodzone od wieków, wszystkie te osoby, które tam mieszkały, miały te działki ogrodzone i je użytkowały od wielu lat. I w związku z tym, na wniosek, nie to nawet chyba nie ja jeszcze składałem, nie ja składałem ten wniosek, tylko wszyscy mieszkańcy jeszcze przed starali się to zmienić i ponieważ tam były nasadzenia, altanki i tak dalej, w związku z tym grupa tych wszystkich mieszkańców złożyła wniosek jeszcze za pana burmistrza Golińskiego o zmianę w planie. To trwało 7 lat pewnie, albo i więcej i po wielu latach ten plan został zmieniony i większość z tych osób te działki wykupiła. I jeżeli państwo sugerujecie, że tu jest jakiś przekręt i dwóch to jakby ta działka przez grupę tych mieszkańców, to nie tylko przeze mnie, została kupiona od pana obecnego pana burmistrza. Cała procedura trwała wiele, wiele lat. Panie radny, wydaje mi się, że nie o to tu chodzi. Pan już pilot. Panie radny, ja podaję ten przykład, ponieważ uważam, że te wszystkie, że tam nie było żadnego numeru i w jednym przypadku i w drugim, że to są rozstrzygnięcia na podstawie planu. Wy złożyliście wniosek, plan został wcześniej przyjęty i ja się zgadzam z takimi rozwiązaniami właśnie. Dlatego poprosiłem pana, bo pana kolega sugeruje, że były robione jakieś przekręty, a to jest normalne, zgodne z prawem,
procedowanie. I właśnie tylko dlatego się tutaj posłużyłem akurat tą sytuacją, bo ja nie widzę w tym nic złego i nic nagannego. Takie są rozstrzygnięcia planistyczne i na podstawie planu Wydział Architektury przed sprzedażą na przykład takich nieruchomości wydaje decyzję o zgodności z planem po to, żeby później można było normalnie procedować. Ja naprawdę uważam, że to jest wszystko tutaj w najlepszym porządku i takie były rozstrzygnięcia, zapisy planistyczne i tak to zostało zrealizowane. To ja mam pytanie jeszcze. Chwileczkę, ja chciałabym wypełnić jeszcze wypowiedź pana Topisiego. Ale przepraszam, ja oddaję głos teraz panu Piotrowi Piesiekowi. Halo, czekaj. To ja chciałem potwierdzić słowa pana burmistrza Daniela Raka, który mówił, że przed zatwierdzeniem decyzją tego podziału zostało wydane postanowienie, z którego jednoznacznie wynika, że projekt podziału jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, który był uchwalony 4 kwietnia ubiegłego roku. A druga sprawa, do której chciałem się odnieść, to fakt, że działki niesamodzielne mogą być zbywane na poprawę warunków zagospodarowania i ten tryb jest przewidziany w ustawie o gospodarce nieruchomościami jako sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Także w artykuł 37... Sprzedaż. No podział dokonuje się na podstawie innego działu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Także z całą pewnością można wydzielać działki na poprawę warunków zagospodarowania. Takie działki są ustalane, czy jakby granice tych działek są ustalane w planach zagospodarowania uchwalonych przez Radę Miasta cały czas, nie tylko w tym wypadku. I są zbywane wówczas, kiedy są niesamodzielne na poprawę warunków zagospodarowania zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Dziękuję. Pan przewodniczący. 7 dzierżawców tych działek zgłosiło wniosek i w mojej sytuacji nie było w mojej i w tych w sytuacji tych rodzin nie było żadnego przekrętu, żadnego. I teraz sugerowanie panie burmistrzu i kolorowanie jednej z tych działek, tylko mojej, a całej reszty, no to ja mam pytanie, czy były jakieś przekręty dotyczące Sójczego Wzgórza, bo jeżeli tak się będziemy Nie zarzuca, ale pokazuje. Proszę Państwa, no jest to insynuacja dla mnie. Panie Przewodniczący, ja bym chciała zwrócić uwagę, że w naszej ocenie nie insynuujemy Panu ani nikomu, które te działki na poprawę zagospodarowania wykupił. Tylko dziwimy się postawie pana kolegi, pana radnego Marcina Betki, który w tamtym przypadku żadnych wątpliwości nie miał, a jeśli pojawia... No, panie radny, co to znaczy, pana nie było na komisji, pana nie było na sesji, nie, pana nie było, kolegów nie było... Działka była, na to nie było jako radnego. Nie wiem, czy ma pan rację. W każdym bądź razie... W żadnej swojej wypowiedzi nikt z burmistrzów nie sugerował, że pana czy innych osób, które wcześniej te działki kupiły, są nie na podstawie jakichś niejasnych przekrętów kupione. Dlatego bardzo prosimy, żeby państwo ze swojej strony nie sugerowali, że jakieś przekręty zachodzą w dzisiejszej uchwale. Pani dyrektor Kowalska chciała zabrać głos, proszę. Chciałam podkreślić jednoznacznie, że zasada, która obowiązuje w przedmiotowej sprawie, w której Państwo w tej chwili macie podjąć uchwałę, obowiązuje i jest stosowana od wielu lat. I tak naprawdę ten przypadek został rozstrzygnięty w planie miejscowym Szczecińska 3, który był uchwalony w kwietniu 2016. To Państwo zdecydowali na sesji tą uchwałą, że ta działka ma być podzielona w taki właśnie sposób, czyli część pod teren ZP, a część pod polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej.
jest to identyczny przypadek, jak przypadek pana radnego Grobelnego. Tutaj też na etapie procedury sporządzenia planu miejscowego Szczecińska, czy był wniosek do planu, który polegał na tym, aby rozważyć możliwość uszczuplenia części działki ZP na polepszenie warunków zagospodarowania. Wniosek został pozytywnie rozstrzygnięty i uwzględniony w projekcie planu i w takiej wersji, z takim rozwiązaniem państwo radni uchwalili rozstrzygnięcia planistyczne na tym obszarze. Dziękuję bardzo. Chciałem się odnieść do pierwszej wypowiedzi pana radnego Betki, który powiedział, że jak to refleksja go naszła i zdał sobie sprawę z tego, jakie tutaj są nieprawidłowości w momencie, kiedy analizował, że wpierw scalono, potem jeszcze raz podzielono i że się pojawia nazwisko. Pan o tym nazwisku mówił ogródkami na początku, że to chodzi o biznesmena. Nic, żadnych działek nie sprzedano w międzyczasie, tylko jakoś ciekawie właśnie tego biznesmena. Ja chcę tylko powiedzieć, że pan o tym zapewne wie, że tak jak pan skierował sprawę do prokuratury, to sprawa przeciwko panu jest skierowana do sądu pozew o szkalowanie tutaj pana Gawrońskiego w czasie sesji. Wcale się nie dziwię. Teraz pan brnie w to dalej. Myśmy po wielu latach, że tak powiem, spierania się z jednym z naszych mieszkańców, który chciał koniecznie, że tak powiem, tutaj dokupić działkę od strony jeziora. Myśmy przepoczątkowo byli temu przeciwni. Po jakimś czasie żeśmy doszli do wniosku, że może jednak jest to dobre rozwiązanie, żeby umożliwić ludziom, którzy mają dosyć szczupłe, a długie takie działki między Szczecińską a jeziorem, pozwolić na dokupywanie. To jest dokładnie kasus tutaj pana radnego Grobelnego. Pan radny Grobelny, nie wiem, czy przysypia, bo cały czas wydawało mu się po prostu, że my go atakujemy. Nie, my na pana przykładzie właśnie pokazujemy, że wszystko jest w porządku. Wtedy było w porządku i teraz też jest w porządku. To jest tak, na podstawie nowego planu zagospodarowania przestrzennego sprzedaliśmy już kilka działek, a po prostu pan Gawroński ze względów proceduralnych w starostwie na tą uchwałę taką zbiorczą sprzedającą kilka działek się nie załapał. W związku z tym wszedł dzisiaj osobno, że tak powiem, jest uchwała sprzedająca jego działkę. Nic tutaj nie ma nieprawidłowego. Te opowieści, że tam można, że tak powiem, zrobić ścieżkę rowerową, to akurat po sprzedaży tego kawałka panu Gawrońskiemu, kawałka zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ nie jest to działka samodzielna, tylko to jest działka na poprawę zagospodarowania i może być mniejsza, mieć mniejszą powierzchnię. Przecież czasami sprzedajemy działki, które mają 10 metrów albo 5 metrów, tak? Jakieś obrzynki. I to jest wszystko zgodne absolutnie z prawem. Nawet jeżeli sprzedamy tą działkę tak, jak tutaj dzisiaj zaznaczono i byłaby kiedyś wola taka, żeby po drugiej stronie szpaleru drzew zrobić ścieżkę rowerową, to gdyby się państwo przyglądali tej mapce, która była, to dalej to można zrobić, tak? Takich planów chwilowo nie ma. Działka, która jest obok, znacznie bardziej, ta, która jest od strony Świątek, graniczy z działką pana Gawrońskiego, znacznie bardziej wyszczupla ten teren. I nie mamy na to już żadnego wpływu, tak? To zostało wcześniej, że tak powiem, usankcjonowane, zresztą sądownie. I tutaj o ten pomarańczowy czy też różowy kolor, prawda? To jest kolor działki własności sąsiadów. A i zobaczcie teraz państwo, że ta działka żółta oddala się, tak? Ten kawałek, który chcemy sprzedać. Pan Gawroński jest takim samym mieszkańcem, takim samym obywatelem naszego miasta, jak wszyscy inni, którzy korzystają z podjętej uchwały i ma prawo nabyć na poprawę zagospodarowania tą na żółto zaznaczoną działkę. Pan Betka insynuował, że jest tutaj robiony przekręt. I myślę, że to będzie świetny materiał, że tak powiem, dowodowy, dodatkowy do sprawy, która niewątpliwie przeciwko panu się będzie w sądzie toczyć. Pan radny Jacek Ja się zgłaszam, że od dłuższego czasu. Pan burmistrz bardzo ładnie tutaj przykładami sypie, pokazuje, jak to inni dokupowali ziemię do swoich działek.
Ja się dziwiłem, że pan wiceburmistrz Rak nie pokazał, jak pan burmistrz dokupił kilkaset metrów ziemi, która wcześniej była jeziorem, ktoś to zasypał, tak? No to też można było to pokazać. Dziękuję. Panie radny, jak pan zauważył, rozmawiamy tutaj o zdaniu przygotowania Szczecińska i dlatego te przykłady są podawane. Pan radny Marcin Betka, później pani radna Elena Tarabicz. Chciałbym się odnieść do jednej rzeczy dotyczącej mojej poprzedniej wypowiedzi, czyli tego, jak, dlaczego zacząłem się tym interesować. I faktycznie, jeśli nie wiem, czy powiedziałem, bo mogłem gdzieś przegapić, jeśli powiedziałem, że wszystko jest przekrętem, to się zasiało mi tylko wątpliwości. To jest taka pierwsza podstawowa rzecz, to, że dwukrotnie została dzielona działka i to spowodowało, że w ogóle sprawdzałem, czy podział nastąpił w ostatnim czasie, czy wcześniej. A teraz po prostu z automatu sprawdziłem. I chciałbym tu przytoczyć zapis planu. Zapis planu obejmującego tą działkę brzmi: powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejsza niż 2000 metrów. Właśnie nowo w wyniku podziału. I właśnie nastąpił podział i powierzchnia powinna być w wyniku 2000 metrów. Szczerze powiedziawszy dla mnie to, że na takim terenie bez innego zapisu dodatkowego zezwalającego na wydzielenie innych nieruchomości, że tak są robione podziały, że tak się zdarzają podziały w naszym mieście, to powiem szczerze, sam byłem potężnie zdziwiony, nigdy mi to nie przyszło do głowy, bo praktykując w dziedzinie geodezji od lat, mając od lat uprawnienia zawodowe, czyli najwyższy status, jaki może uzyskać geodeta, w życiu nie zdarzyło mi się akurat zetknąć z tym, że przy takim zapisie wydzielano inne działki. Owszem, zdarzało się, że były dodatkowe zapisy, które w określonych okolicznościach pozwalały na inne podziały, a to tak naprawdę po sesji, nawet rozmawiałem z panią dyrektor Kowalską na ten temat, bo w pierwszym momencie myślałem o tym, czy ja jednak się nie mylę i czy jednak przez całe lata żyłem w takiej błogiej niepewności i pozwoliłem sobie jeszcze po tą sprawę podrążyć, wrzucić na fora geodezyjne, gdzie są ludzie, którzy mają więcej doświadczenia ode mnie i wszyscy mieli podobne zdanie i to był powód, dla którego ja złożyłem zawiadomienie i faktycznie sprawa się toczy. Ja bym może nie wyroku, jaki ona będzie miała wyrok. Znaczy, jaki będą jej konsekwencje, bo może ona w ogóle nie trafi do sądu i nie będzie skończy się tylko prowadzenie postępowania i niczym poza tym. Natomiast wracając do tego zapisu, już do szczegółowych informacji, w tym miejscu ten zapis w mojej ocenie powoduje, że takich działek nie można żyć. Natomiast my je tworzymy i to jest jak najbardziej budzi moje wątpliwości. Osoba znanego szczecineckiego biznesmena, której nazwisko pojawia się przy tych sprawach, jest owszem interesująca, natomiast jeżeli tam by był zapis o tym, żeby można było wydzielić taką działkę, to powiem szczerze, akurat w tym jednym miejscu nie widziałbym najmniejszego problemu, żeby podnieść rękę za tym, abyśmy wydzielili ten kawałek, wydzielili ten kawałek i przekazali go na poszerzenie tej nieruchomości sąsiedniej, bo myślę, że nawet gdybyśmy to poszerzyli w taki sposób, to myślę, że ta ścieżka, o której mówiłem, pewnie też by się zmieściła. Natomiast to, co pan mówił, pan burmistrz mówił o lecznicy, o tym, że ta działka lecznicy jest bliżej, no niestety jest tak, że pewien stan się my jako miasto, czy pewien stan zastajemy. I musielibyśmy przedsięwziąć inne środki, aby w momencie jakiejś przebudowy to poprawić. Ja jeszcze chciałem na koniec już, bo myślę, że nie ma co się rozwodzić, zwrócić jeszcze jedną uwagę, zwrócić się do pani przewodniczącej, bo do tej pory pani przewodnicząca za każdym razem zwraca nam uwagę, kto ma głos, jak ma głos. Natomiast jak pan burmistrz Rak w strasznym takim rozentuzjazmowaniu
nie słuchał pani, że pani nie przyznaje mu głosu, to pani zamiast zwrócić uwagę panu burmistrzowi Rakowi na to, żeby się uspokoił i poczekał na swoją kolejkę, pani cichutko zamilkła, ale to zdążyliśmy się przyzwyczaić. Góra mówi, dół słucha. Panie radny, ja proponuję panu, pan ma tyle uwagi do działalności pracy przewodniczącej. Niech pan wystartuje, niech pan szuka poparcia wśród kolegów radnych swojego klubu i innego. Zostanie pan przewodniczącym, będzie pan wtedy zwracał uwagę wszystkim na sali, będzie pan prowadził obrady i zobaczymy, czy z innego punktu widzenia, jeśli pan zostanie wybrany, pana wypowiedzi będą podobne. To jest bardzo śmieszne, co mówię. Ja bardzo proszę o odrobinę kultury i szacunku, żeby przynajmniej pan starał się, albo sprawiał wrażenie, że słucha tego, co ja mówię, tak? A chciałabym pana zapytać, ponieważ pan bardzo długo miał wypowiedź, z której pan bardzo płynnie przeszedł od działki na osiedlu generackim do działki, o której rozmawiamy w dzisiejszym projekcie uchwały. Gdzie jest ta granica? Od kiedy pan zaczął mówić o działce na ulicy Szczecińskiej, ponieważ podczas całej tej swojej wypowiedzi formułował pan tylko sformułowania ta działka, tego, o tym mówię, to wzbudziło, tam był plan 2000, także ja bym chciała, że tak powiem, żeby pan uściślił, od kiedy pan zaczął mówić o działce, że tak powiem, od kiedy pan zaczął mówić na temat. Proszę. Odniesienia co do działki, co do wielkości zapisów w planie, czyli tego, jakie działki można podzielić, tyczyły się planu ulicy Szczecińskiej. Tak jak mamy zapisane w uchwale, na tym terenie jest 20 mm. I dokładnie ten fragment planu, który przytoczyłem, mówił o działce 20 mm. Mówił o punkcie, w którym było opisane, co to oznacza 20 mm. I tam w tym punkcie było napisane, że dopuszczalny jest podział na działki budowlane nie mniejsze niż 2000 metrów. W mojej ocenie ta działka nie ma 2000 metrów. I to jest podstawa do tego, żebym ja jako radny miał wątpliwości. Natomiast... Dziękuję. No to bardzo bym prosiła, żeby bardziej konkretnie pan, tak powiem, w swoich wypowiedziach zaznaczał, kiedy pan mówi na temat, a kiedy nie. Pani dyrektor Kowalska, później pan dyrektor Piesik jeszcze. Proszę. Chciałabym tutaj wyjaśnić, bo pan radny Betra przeczytał z planu miejscowego parametry działki budowlanej. I proszę panie radny, aby pan zerknął do definicji, co to jest działka budowlana. Te ustalenia planu dotyczą wydzielenia działki budowlanej. My nie podajemy w żadnym planie definicji ustawowych, czyli takich, które są zawarte w ustawie, w innych ustawach. Nam tego robić nie wolno. I tutaj zarówno ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bardzo podobnie definiują działkę budowlaną. A to nie jest wydzielenie działki budowlanej. I tutaj jakby pan tego nie rozumie. My nie wydzielamy działki budowlanej. Te parametry, które są ustalone dla tej jednostki, dotyczą wyłącznie działki budowlanej. Ta działka nie jest działką budowlaną. Chyba pan to powinien zauważyć. To jest działka, na której pan nigdy nie zrealizuje ustaleń planu zgodnie z wszystkimi parametrami wynikającymi z tekstu planu. To jest działka niesamodzielna, a nie działka budowlana. I tak traktujemy działki zarówno tutaj ta działka przy ulicy Szczecińskiej, jak i w innych planach. Pracuję tutaj już wiele, wiele lat i tą zasadę stosowaliśmy przez wszystkie lata i to jest zasada zgodna z przepisami, zgodna z przepisami i z obowiązującymi w dniu wydania decyzji podziałowej planami miejscowymi. Prawdopodobnie jest tak, że pan tutaj nie odróżnia działki niesamodzielnej od działki budowlanej. Ja chciałem oczywiście potwierdzić, co mówiła pani dyrektor Kowalska, natomiast jeśli dobrze pamiętam definicję działki budowlanej z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
To jest to działka, której wielkość, położenie, cechy geometryczne i dostęp do drogi publicznej umożliwia racjonalne i prawidłowe korzystanie z tej działki. No ta działka w oczywisty sposób nie spełnia tych warunków. Dziękuję Wam bardzo. To już będzie trzecia odpowiedź pisania. Ja chciałem to wcześniej zwrócić na to uwagę Panu, że Pan przeczytał definicję działki budowlanej. I mnie się wydaje, że to są takie ABC. Ja już słuchałem tego, jak Pan się reklamował, jaki jest Pan znakomitym geodetą, ale myślę, że lepiej byłoby pójść na studia, niż wie Pan weryfikować swoje wiedzę na forach geodezyjnych. Także gdyby Pan gdzieś poszedł, a ja Panu mogę parę adresów podać, można zaocznie studiować, przecież to jest troszeczkę wysiłku, to miałby Pan jakiegoś kierownika zakładu, katedry i mógłby Pan tam, że tak powiem, dowiedzieć się, czy rzeczywiście Pan się nie myli w podstawowych sprawach, tak? Choćby definicji działki budowlanej. A potem? Toż Pan Radny właśnie, Pani Radna... Zgadza, zdać się uprawnienia zawodowe, to trzeba znajomość prawa mieć w małym palcu. Uprawnienia zawodowe obligują do tego, że ta znajomość, jeśli nie ma się takiej znajomości, to się nie uzyskuje uprawnień zawodowych. Ale jak już Pan tak bardzo, bym powiedział, indywidualnie podchodzi do mojej osoby i tam sprawdza, jaką ja mam, jak ja mam wykształcenie, jakie mam kompetencje, to ja bym chciał Panu zadać pytanie. Czy płaci Pan, czy wnosi Pan jakąś opłatę do starostwa za użytkowanie nie swojego gruntu, czyli za zajęcie pasa drogowego do starostwa? Chciałbym się dowiedzieć, czy płaci Pan jakąś opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej, w drogi powiatowej. Panie Radny, wnioski, zapytania Rady są niestety. Pociągnę dalej wnioski. Pani Radna, proszę. Chciałam powiedzieć, że odnoszę nie pierwsze wrażenie, że Pan Radny Betka dzieli mieszkańców na praworządnych obywateli miasta oraz cytuję prominentne nazwiska. Jeśli się te drugie pojawiają, to wtedy doszukuje się Pan, no może bardziej wgłębnie i dokładnie Pan analizuje temat, doszukując się nadużyć. Cieszy bardzo fakt, że stoi Pan na straży prawa. Rozumiem, że interesy mieszkańców są tutaj mniej ważne, ale jednocześnie w imieniu mieszkańców stwierdzam, że jeżeli urzędnicy tak będą jednoznacznie traktowali, podobnie jak Pan, te zapisy prawa, to zaraz padną zarzuty braku dobrej woli i tak naprawdę wsłuchiwania się w potrzeby, jakie mieszkańcy w kierunku urzędników zgłaszają. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Najpierw autopoprawki zaproponowane przez Pana Burmistrza, polegającej na tym, żeby w punkcie, w paragrafie pierwszym wykreślić punkt pierwszy działek numer 467 na 1 i 467 na 2 o łącznej powierzchni 929 metrów kwadratowych w obrębie 13 przy ulicy Lipowej i w związku z tym kolejne działki po określeniu tego punktu otrzymają limitację 1, 2, 3. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki? Proszę o podniesienie ręki. Jedną właśnie za. Dziękuję. Przechodzimy w związku z tym do głosowania. A przepraszam, tak. Dziękuję bardzo. Na zapisie chwili jest 18 lat. Przechodzimy w związku z tym do głosowania projektu uchwały z zaproponowaną autopoprawką uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność miasta Szczecinek. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały, 3 osoby są przeciw, 13 za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. Uchwała w sprawie zasad uchowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta Szczecinek z urzędnościami gruntowymi i ponownie oddaję głos Panu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Ekonomicznej, Panu Urzędowi. Panie i Panowie Radni, Komisja Budżetowa Ekonomiczna wydawała w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad uchowania nieruchomości
nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta Szczecinek z przepnościami gruntowymi i komisja przy pełnym składzie 3 głosami za, przy 3 głosach przeciw i przy 1 wstrzymującym. Tak, w taki sposób zaopiniowała. Dziękuję. Na sali mamy 19 radnych. Otwieram dyskusję. Pan radny Marcin Wytko, proszę. W tym przypadku tej uchwały, jak widać, nie wystarczy panu burmistrzowi to, że radni zawsze przegłosują wszystko, co pan burmistrz życzy. Jak widać, w tym momencie Rada Miasta, która i tak stosunkowo niewiele już jej zostało kompetencji, Rada Miasta pozbywa się kolejnych kompetencji. Do tej pory, tak jak nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, o służebnościach był taki punkt zawsze na sesji Rady Miasta, nie zawsze, no, był taki punkt na sesji Rady Miasta, gdzie mówiliśmy o tym, czy taką służebność, czy inną, czy wyrażamy na taką służebność zgodę, czy nie. W tej chwili ta kompetencja przejdzie pod rękę pana burmistrza, czyli tak naprawdę po co robić, po co się pytać, po co się interesować, lepiej pan burmistrz przyklepie i nawet ręki nie będzie trzeba podnosić. No ja uważam osobiście, że to jest inaczej, że to my jako Rada powinniśmy podejmować takie decyzje i nie powinniśmy pozbawiać się kolejnych kompetencji, których i tak już mamy bardzo mało. I zwrócił, choć uważam, że to jest wołanie na puszczy, wołanie, znaczy nikt tego nie będzie słuchał, ja bym się zwrócił uwagę, że dostajemy dietę za to, że podejmujemy decyzje, a nie za to, że przekazujemy kompetencje burmistrzowi. Tak naprawdę może, drodzy radni Platformy, żeby nie było tutaj na sesji rozmów, dyskusji, to ja proponuję, żebyście zebrali się i napisali jedną uchwałę, w której przekażemy wszystkie uprawnienia, które mamy jako Rada Miasta, a których się możemy pozbyć, nie łamiąc ustawy, i wtedy w ogóle nie będziemy się spotykać, chodzić raz, dwa razy do roku raptem. No. Nic lepszego. No. Drodzy mieszkańcy, właśnie wasi wybrańcy, którzy pobierają za to pieniądze, rezygnują z wykonywania swojej pracy na rzecz przekazania tej rzeczy burmistrzowi. Panie radny, bardzo bym prosiła, żeby w swoich uchwałach nie przekazywał pan mieszkańcom miasta jako prac objawionych. Jeśli się nie mylę, jedyną osobą, przynajmniej w religii katolickiej, która ma stwierdzony dyktat nieomylności, jest papież. Pan chyba papieżem nie jest. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, po raz kolejny obraża pan, ja jako Rada Platformy Obywatelskiej czuję się obrażona, pana insynuacjami, pana przytykami odnośnie głosowania. Panie radny, wasza prawda. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa. Chciałabym powiedzieć, i to jeszcze kończy informacja przewodniczącej Rady Miasta, że diety radnych pobiera się nie tylko za decydowanie, ale także między innymi za obecność na komisjach. I bardzo proszę, żeby do tego się stosować. Pan radny, przepraszam, dyrektor Kąśpieś, proszę. Ja chciałem po pierwsze zwrócić uwagę, że rzeczywiście przepisy prawne umożliwiają przekazanie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami organowi wykonawczemu przez Radę. I wiele jest takich miejscowości, gdzie te kompetencje zostały przekazane prezydentowi, burmistrzowi lub wójtowi. Natomiast jeśli chodzi o potrzebę uchwalenia tych zasad, chciałbym zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy te zasady zostały uchwalone, kiedy burmistrz na podstawie tej uchwały wyda zarządzenie, które sprecyzuje, jaka będzie wysokość opłaty, kto ponosi koszty, sprawy mamy wtedy ujednolicone i jest przepis, na podstawie którego to robimy. W związku z tym osoby zainteresowane nie będą wtedy z nami już proponować nam jakichś innych, na przykład wynagrodzeń za służebność, co miało miejsce w przypadku służebności przesyłu. Spółka Gazownicza i Energa przesyłała do nas pisma i proponowali nam różnego rodzaju wynagrodzenia. W tej chwili to jest już unormowane. Jest to wynagrodzenie równe wartości rzeczoznawcy majątkowego. Tutaj będzie na pewno podobnie i w ten sposób mamy jasność, jak to będzie dalej procedowane, jakie jest wynagrodzenie i tak dalej. Dziękuję.
pan radny Mortimer, poproszę. Ja chciałem tylko czytać fragment. Pani mówi, że ja tutaj insynuuję, źle się wyrażam. Przyjęcie zasady niniejszą uchwałą pozwoli na ujednolicenie, usprawnienie postępowania w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości stanowiących własność miasta Szczecina. Po wprowadzeniu aktu prawa miejscowego burmistrz zgodnie ominę artykuły będzie obciążał nieruchomości. Przepraszam. Bardzo proszę o wyłączenie. Wydawało mi się, że mam przyciszony telefon. Burmistrz będzie obciążał nieruchomości bez każdorazowej zgody Rady Miasta w Szczecinku w oparciu o przyjęte w uchwale regulacje. Więc jednym słowem odbieramy uprawnienia Radzie i przekazujemy je burmistrzowi. No, wolno, tak jak to pan dyrektor Piesik powiedział, przepraszam, że ściszę ten telefon, bo ja bym święcie przekonał, że ja mam go wyciszonego. Tak jak to pan dyrektor Piesik powiedział, są takie gminy, gdzie to zostało zrobione i zostały te kompetencje przekazane, no pewnie skład rady jest tam podobny do naszego, czyli większość ma burmistrz i burmistrz nie chce, żeby mu robiono zawieruchę na sesjach Rady Miasta, którą odbieramy. Panie radny, wyrywał rodzinę, czasami słucham to, co mówię, a nie w tym czasie rozmawiam z kolegami, sprawdzał, patrzył w telefon, to by pan usłyszał, że mówiąc o insynuacjach, mówiłam o pana ocenie postępowania radnych klubów Platformy Obywatelskiej. Pan radny Jacek Pawłowicz, proszę. Podaję sobie w tej dyskusji informację, że są takie miasta, takie gminy, które właśnie tego typu uchwałę przyjęły. To nie jest żaden argument, bo równie dobrze są w Polsce miasta, gminy, a nawet powiaty, które na przykład biorą pożyczki z parabanków. I z tego powodu to nie jest żaden argument, że inni robią w ten sposób. Także chciałbym po prostu o tym wspomnieć. Dziękuję. Chciałabym powiedzieć, że nie zmieni pan tego typu argumenty nie raz stosował. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z pan panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta Szczecinek służebnościami gruntowymi? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, 4 osoby przeciw, 19 obecnych. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 12. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu parkowa w Szczecinku. Proszę o przedstawienie stanowiska komisji panią przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Samorządności panią Anitę Nowosz. Komisja obradowała 24 marca przy osobowym składzie. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania dotyczy wniosku zakładu karnego. Komisja jednogłośnie za kieruje pod obrady projektu. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pan panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu parkowa w Szczecinku? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 19 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecińska 4 w Szczecinku. Ponownie oddaję głos pani przewodniczącej Edycie Wojtasz. Tym razem komisja w 4 osobowym składzie jednogłośnie kieruje pod obrady projekt powyższej uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Na sali jest 18 radnych. Przechodzimy do głosowania. Kto z pan i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecińska 4 w Szczecinku? Proszę o podniesienie ręki. 18 jednogłośnie za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie statusu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. I proszę o przedstawienie stanowiska komisji pana przewodniczącego Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego pana Jacka Brzegowicza.
Komisja Prawa i Legislacji Publicznego dnia 26 marca obradowała nad projektem uchwały w czteroosobowym składzie, jednogłośnie 4 głosem za zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych, gdzie paszczoła radnych jest na sali, jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Szczecinie. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Jednogłośnie 19 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju miasta Szczecina na lata 2018-2026. I ponownie proszę o przedstawienie stanowiska panią przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego Samorządności, panią Edytę Marcinkiewicz. Komisja w trzyosobowym składzie jednogłośnie kieruje pod obrady projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju miasta Szczecinek na lata 2018-2026. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju miasta Szczecina na lata 2018-2026? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 19 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi ZGD na komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku. Proszę o przedstawienie stanowiska komisji pana przewodniczącego komisji rewizyjnej pana Janusza Małczyka. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu, po zapoznaniu się ze sprawą na swoim posiedzeniu jednogłośnie uznaje skargę pana Zdzisława Dąbrowskiego na działania Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku za bezzasadną. I tutaj podstawą do takiej właśnie decyzji radnych członków komisji była kwestia taka, że Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku nie naruszył przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ponieważ one w tej przedmiotowej sprawie nie znajdują zastosowania, a kierował się Kodeksem Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, nie zaś przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Stąd taka właśnie nasza decyzja, aby uznać skargę za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Marcin. Chciałbym zwrócić uwagę panu burmistrzowi na jedną sprawę dotyczącą, mającą się tak jakby w sprawie skargi, będącą bardzo blisko w sprawie skargi. Mamy tutaj przypadek, który jest bezapelacyjny i bezapelacyjnie tej osobie, która złożyła tę skargę, należał się mandat. Natomiast panie burmistrzu, chciałbym zwrócić uwagę, że jednostka panu podległa, czyli Straż Miejska, w roku 2014, czyli przed próbą likwidacji Straży Miejskiej, w sprawie podobnej, czy w sprawach podobnych, czyli w sprawach, że tak powiem, picia pod chmurką, czy w sprawach właśnie dotyczących palenia w miejscach publicznych. W tamtym czasie, mówię to na podstawie sprawozdania Straży Miejskiej, w tamtym czasie za samą kwestię picia pod chmurką wystawiła mandatów za 34 tysiące. W okresie, w którym była kwestia likwidacji Straży Miejskiej, Straż Miejska zmieniła swoje postępowanie i zaczęła podchodzić do naszych mieszkańców rozsądniej, bym powiedział, czyli najpierw zwraca uwagę, później daje mandaty i automatycznie takie podejście, które bardzo chwalili sobie mieszkańcy, spowodowało, że spadek wpływu z mandatów w tym punkcie było połowę, czyli było ich tam około 17 tysięcy. No ale jak widać, Straż Miejska jako całość, będę mówił, chyba już zapomniała o tym, za co mieszkańcy tak zmienili do niej podejście, czyli za właśnie tą umiejętność podejścia do nich, do nas, do mieszkańców jako do ludzi. I już w tym roku widzimy powrót do tej samej ilości, czyli znowu jest to poziom około 40 tysięcy.
Ja mogę się mylić, statystyka mówi coś takiego, może faktycznie mieszkańcy w 2015 praktycznie nie używali albo zmniejszyli o połowę zużycie alkoholu w miejscach publicznych, ale jakoś mi się dziwnie nie chce wierzyć. Panie radny, po raz kolejny zwracam Panu uwagę, że przedmiotem, punktem obrad, nad którym w tej chwili się wypowiadamy, jest uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku. Uznaje Pan tę skargę za bezzasadną, a jednocześnie próbuje Pan w dalszym ciągu swojej wypowiedzi jakieś wnioski, zapytania do burmistrza stosować po raz kolejny. Oświadczam Panu, że to nie jest tego typu punkt. Również nie jest to punkt na Pana refleksję na temat sprawozdania ze Straży Miejskiej w Szczecinku. Także bardzo proszę po raz kolejny, żeby Pan jednak merytorycznie odnosił się do przedmiotu obrad. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Pan Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi ze Widenia na Straży Miejskiej w Szczecinku? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie za. Jest 18 radnych, radny adwokowany, pan przewodniczący dzwonił się, opuścił już całą. Dziękuję. Wyczerpaliśmy część uchwałodawczą. Sprawozdanie burmistrza miasta Szczecina. Czy ktoś z Pana radnych sprawozdania pytania? Nie widzę. Pan radny Marek Ojewiński opuszcza salę obrad, zmarł się. Czyli na sali w tej chwili jest 17 radnych. Punkt 18. Informacja przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek. Czy ktoś ma jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny Roman Otóż. W punkcie 13 tego sprawozdania pani napisała, jest napisane, że wpłynęło do biura rady pismo 6 parafii katolickich w Szczecinku w sprawie planowanego w Szczecinku koncertu zespołu satanistycznego. Mam takie pytanie do Pani. Czy Pani w związku z tym pismem, temu pismu nadała jakiś bieg? Panie radny, to pismo było adresowane bezpośrednio do mnie jako przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek. Z tego co wiem, identyczne jej treści pismo zostało zaadresowane zarówno do Pana Burmistrza Douglasa, jak i do Pana Dyrektora SAPiH-u, Pana Kamila Klimka, ponieważ w tym piśmie proboszczowie parafii przedstawiają swoją opinię i zwracają swoje uwagi jako do organizatora koncertu zespołu Behemoth. A ponieważ zarówno ja jako przewodnicząca Rady Miasta, jak i Rada Miasta nie jest organizatorem tego koncertu, z drugiej strony my jako Rada Miasta jesteśmy, pełnimy tylko i wyłącznie funkcję uchwałodawczą, a nie jesteśmy później wykonawcami uchwał, które podjęliśmy. W pierwszej chwili chciałam to pismo skierować zgodnie, że tak powiem, z właściwościami, czyli do osób, które mają możliwość, czyli są organizatorem tego koncertu, bądź należą część, należą w ich kompetencji, jest funkcja wykonawcza. Gdy dowiedziałam się, że tego typu same pismo otrzymali, nie przysłałam tego nigdzie dalej. Czyli nie bardzo. Nie. Proszę. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny. Pani przewodnicząca, to ja czegoś nie rozumiem. Czyli pani tutaj mówi wprost, tak, że pomysłem, inicjatorem i organizatorem tego koncertu nie jest tutaj miasto, burmistrz nie ma nic wspólnego, tylko samorządowa agencja promocji i kultury. Panie radny, po raz kolejny bardzo proszę wsłuchiwać się w to, co mówię. Powiedziałam, że my, jako przewodnicząca Rady Miasta, jak i Rada Miasta, nie są organizatorem tego koncertu. Równocześnie powiedziałam, że w kompetencji władzą wykonawczą jest burmistrz i że organizatorem koncertu jest SAPiH. Do nich to pismo powinno być skierowane, ponieważ takie same pisma otrzymali, dlatego nie powielałam
jakby nie przekazywałem jeszcze raz im tego pisma. Proszę. Pani przewodnicząca, ale my jesteśmy radnymi wybranymi przez mieszkańców i też w tej sprawie powinniśmy mieć coś do powiedzenia. No ja sobie tego nie wyobrażam. Tak jak pani mówi, pani otrzymuje pismo skierowane do pani, pani z tym nic nie robi. Panie, pani nie przekazuje nigdzie dalej, to, to jest nie tożsame z tym, że nic nie robię. Jest pan radnym Rady Miasta, ma pan dostęp do biura Rady Miasta tak samo jak każdy inny. Wszystkie pisma, które są zarówno przekazywane i tytułowane bezpośrednio do mnie jako do przewodniczącej Rady Miasta, nie czytam ich sobie w ukryciu, nie chowam ich nie wiadomo gdzie, tylko jest pełny dostęp w biurze Rady Miasta. Proszę. Panie Przewodnicząca, chciałbym przypomnieć, że tak jak jest taka dziwna sytuacja, bo niektóre pisma, które przychodzą do biura Rady Miasta czy do Przewodniczącej, trafiają do nas jako radnych, a niektóre pisma nie. Powołamy sobie przyjść i sami przeczytać. Chciałbym, żeby pani stosowała te same zasady w stosunku do wszystkich pism. Jeżeli przychodzą pisma do pani jako Przewodniczącej Rady Miasta, pani tutaj została, no niekoniecznie naszymi tutaj głosami, ale pani została wybrana przewodniczącą i pani powinna no, swoje obowiązki sprawować tak, jak przystało. Nie, tak jak ja uważam, ale tak jak przystało, to może pełną odpowiedzialność za to, co robię. I jeśli pan chce wiedzieć, to jeśli są pisma skierowane do Rady Miasta, do biura Rady Miasta, są przekazywane wtedy wszystkim radnym, chyba że, co też już mi tu pan na jednej z komisji, jednej z sesji pan zarzucał, że są tytułowane do Komisji Problemów Społecznych, wtedy przekazuje pisma zgodnie z właściwościami. Jeśli są pisma osobiście do mnie kierowane, jako do Katarzyny Przewodniczącej Rady Miasta, to jeśli w kompetencji Rady Miasta jest cokolwiek, jakaś możliwość odpowiedzi na to pismo, wtedy wszyscy radni to otrzymują. Z drugiej strony powtarzam pan, nie ma żadnego problemu, żeby od czasu do czasu pan do biura Rady Miasta przychodzi z różnymi innymi sprawami. Jeśli pan jest tak bardzo zainteresowany, ma pan pełny dostęp do pełnej dokumentacji, która do biura Rady Miasta przychodzi. Proszę. Pani przewodnicząca, mija się pani znowu z prawdą. Przed chwilą pani powiedziała, że były takie pisma do Komisji Problemów Spraw Społecznych i pani nie przekazała dalej. Ale chciałam pani przypomnieć, że właśnie to pismo miało anotację, że również do wiadomości miało, dostaliśmy. Na następnej sesji możemy wrócić do tego tematu. Będę miał dokumenty. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Tak krótko, chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że to pismo ma taki precedens historyczny w historii Rady Miejskiej w Szczecinie. Jaki w związku z tego, pani przewodnicząca, w związku z tym, przepraszam, oczywiście sądzę, że wypadałoby nawet bezpośrednio w drodze mailowej, jest to sprawa bardzo ważka, istniejąca w naszym mieście od wielu, wielu miesięcy, wiele osób i mieszkańców naszego miasta się interesuje, a szczególnie radni. I sądzę, że chociażby drogą mailową nie sprawiłoby specjalnego problemu dla pani, gdyby pani tą drogą mailową ustalała tę informację. Panie radny, jak gdyby pan parę różnych uwag odnośnie pana kolegów co do otrzymywania pism drogą mailową wysłuchiwał, to by pan wiedział, że niektórzy sobie nie życzą, żeby wykorzystywać drogi mailowe do przesyłania pism. Ale pan radny, ja powiedziałam niektórzy. Jeżeli można, mówię tak za siebie jako radny, bo tak, że to co myśli o tym kolega w tej chwili zupełnie nie interesuje. Mówię to o tym szczególnym przypadku, który wystąpił, prawda? Na to chciałem zwrócić uwagę. Dobrze. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby odnośnie informacji przewodniczącej Rady Miasta? Jeszcze chciałbym tutaj dodać do tego tematu, że ten temat koncertu zaczyna znowu dzielić. I dlatego ja ważne by było. Odnośnie, oczywiście nie chcę tutaj. Także jeśli co do informacji przewodniczącej, skończmy ten punkt, później są wnioski do pytania, jeśli pan ma jakieś uwagi, to wtedy robię, proszę. Teraz informacja przewodnicząca Rady Miasta. W takim razie ja mam to, co już sygnalizowałam do państwa, informację, prośbę, coś więcej niż prośbę, tak? W każdym zaproszeniu zarówno na sesję, jak i na komisję, jakiekolwiek, jest pod spodem wytłuszczone nawet pisem, pokrytym pismem, prośba moja do wszystkich uczestników, wszystkich radnych, zarówno przy zaproszeniach na sesję, jak i przy zaproszeniach na komisję, powiadomienia komisji, jest informacja, żeby odpowiednio wcześniej zgłaszać planowane nieobecności. Coraz częściej zdarza się, że moim zdaniem za późno te, że tak powiem, tę prośbę państwo ignorujecie i dopiero w ostatniej chwili na nią reagujecie.
Moim zdaniem niedopuszczalne jest coś takiego, żeby w dniu komisji 40 minut przed jej rozpoczęciem wysyłać maila, że się na danej komisji nie będzie. Szanujmy się wszyscy nawzajem. Bierzmy pod uwagę, że nie tylko my jako radni na tych komisjach się spotkamy, że żeby do ich spotkania doszło, są urzędnicy zarówno z Urzędu Miasta, jak i czasami spoza proszeni o obecność i bardzo proszę, żebyśmy nie dopuszczali do takich sytuacji, kiedy wcześniej zaplanowana komisja jakakolwiek nie odbywa się z powodu braku kworum. Także bardzo proszę, żebyśmy wszyscy sobie to wzięli pod, że tak powiem, bardzo mocno do serca. Wnioski, zapytania radnych, proszę. Pan radny, ja nie wiem, kto też był. Ja też. Proszę bardzo, pan radny Maciej Lepka. Podejrzewam, że pani przewodnicząca do Komisji Infrastruktury akurat tą, ona chyba się mówiła, czy do innych? Nie, jeszcze wcześniej była też komisja inna, także to jest ogólnie prośba do wszystkich radnych, tak? Okej, ja chciałem wrócić do sprawy, którą zasygnalizowałem przy innym punkcie naszej sesji. Chciałem zadać panu burmistrzowi pytanie dotyczące tego, czy płaci jakąś opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej. Żeby wyjaśnić, o co mi dokładnie chodzi, to pozwolę sobie pokazać mapę. To jest mapa działki pana burmistrza. Na czerwono oznaczyłem płot, natomiast na żółto koniec granicy działki. Pan burmistrz zajmuje teren, który można by było przekazać, znaczy, który można było spożytkować poszerzeniem chodnika w tamtym miejscu, a tam jest dość niebezpiecznie. Zajmuje teren drogi powiatowej, w najwyższym miejscu około 40 cm, w najszerszym to jest trochę ponad metr. I chciałbym wiedzieć, czy w ramach za to użytkowanie ponosi jakieś opłaty. I chciałbym się również zapytać, czy pan burmistrz planuje przeczekać 30 lat, wystąpić o zasiedzenie tego terenu, czy planuje zwrócić się do Rady Powiatu z prośbą o podzielenie tej nieruchomości drogowej i przekazanie panu burmistrzowi na polepszenie własnej nieruchomości. Zanim oddam głos panu burmistrzowi, chciałbym panu radnemu Marcinowi zwrócić uwagę, że to, na co bardzo baczną uwagę zwraca pan radny Jacek Pawłowicz, a w tej chwili, że tak powiem, milczy, czy odpowiednio wcześnie do przewodniczącej Rady Miasta wpłynęły projekty czy prośby o udostępnianie jakichś i prezentowanie materiałów graficznych. Jak widać, wszyscy mogą i powinni według pana radnego Jacka Pawłowicza do tego się stosować, a koledzy z jego klubu niekoniecznie. O tym, co pokazywał pan, jeśli... To nie jest prezentacja. Ale mógł poprosić. Pytanie było zadane do pana burmistrza. Czy pan burmistrz widział tą mapkę, czy nie? No, dziękuję. Pan burmistrz dał czas. Czy ja to oczywiście sprawdzę, to co pan mówi, nie mogę wykluczyć tego, że moje ogrodzenie wchodzi na cudzą własność. Jeżeli tak jest, to będę próbował to korygować, ponieważ nie mam tej sprawy przemyślanej, w związku z tym nie potrafię panu powiedzieć, czy będę się starał o dokupienie, czy nie, no to by pewno było najbardziej właściwe. Natomiast ja nie jestem geodetą, mnie wytyczał działkę pana kolega, który zresztą siedzi chyba z panem po drugiej stronie biurka i w związku z tym muszę od niego tam się dowiedzieć, dlaczego do takiej sytuacji doszło, jeżeli doszło, tak? Ponieważ ja przecież kupiłem działkę i ta działka została ogrodzona po linii, którą wyznaczył mi geodeta, a nie kolega lekarz. Dziękuję. Wnioski do pytania kolejne. Słucham. Pan radny Janusz Lauczkowin. Pani przewodnicząca, szanowna rado, staram się pewne problemy, które zauważyłem na terenie miasta, załatwiać, a nie dyrektować się nimi w czasie tej części obrad sesji. Ale powiem, że tym razem jest tak samo. To znaczy wszystko mówiłem z panią dyrektorą Anną Mista, natomiast sprawa dotyczy wybiegu dla psów, który wymaga gruntownego przeglądu, zasypania dołów, przeglądu ogrodzenia, opróżniania przede wszystkim tych pojemników, bo one są po prostu pełne. Pani dyrektor Mista już o wszystkim wie i obiecała, że sprawą się zajmie. Dziękuję bardzo. Sprawa zostanie załatwiona.
Pan radny Jacek Pawłowicz, proszę. Ja tutaj mam takie pytanie i sprawę do pana burmistrza. Na styczniowej sesji Rady Miasta pokazałem ten oto wykres. Jest to wykres Głównego Urzędu Statystycznego, z którego przeczytać można było, że w roku 2014 i 2015 w stosunku do 2013 było ponad dwukrotne zwiększenie zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie powiatu szczecineckiego. Ja może wtedy, gdy to powiedziałem, burmistrz, ja zacytuję może burmistrza, w jaki sposób się odniósł do tej informacji. Pan burmistrz powiedział, że jest to nierzetelna, że GUS nierzetelnie tutaj informuje i pokazuje, tak, te informacje. Tak się złożyło, że jeden z mieszkańców Szczecinka, pan Marcin Weksej, oglądając pewnie relacje z sesji Rady Miasta, wysłał pismo w tej sprawie do Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie wysłał też i płytkę pokazującą wypowiedź burmistrza, jeżeli chodzi o wykresy i informacje, które są w Głównym Urzędzie Statystycznym. Ja może teraz bym przeczytał, panie burmistrzu, fragmenty z tego pisma. Główny Urząd Statystyczny pozyskuje dane z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza bezpośrednio od podmiotów gospodarczych, czyli od zakładów emitujących zanieczyszczenia. Reasumując, Główny Urząd Statystyczny realizując badania, przykłada wielką wagę do ich poprawności i rzetelności. Badania z zakresu środowiska realizowane są przez statystykę publiczną, wykorzystywane są do międzynarodowej wymiany danych o zanieczyszczeniu atmosfery, są również przekładane Komisji Europejskiej w ramach zobowiązań raportowych Polski. Przedstawiona podczas posiedzenia Rady Miasta Szczecinek opinia podważająca wiarygodność badań GUS jest nieuzasadniona. Także, panie burmistrzu, może korzystając z tego, że jesteśmy teraz na sesji Rady Miasta, może publicznie przeprosiłby pan Główny Urząd Statystyczny za to, że wypowiadał się pan w ten sposób do danych, które się tam ukazują, a także przeprosił pan mieszkańców za to, że w jakiś sposób można powiedzieć obraża inteligencję mieszkańców. Tak, śmieszy mnie pan dołek, naprawdę. Proszę pana, nikogo oczywiście nie będę przepraszał, pan cały czas nie rozumie, mimo że no, zajmuje się pan dosyć taką wąską działką, powinien pan wiedzieć, o co chodzi. Rozmawialiśmy na ten temat, powiedziałem panu zgodnie z prawdą, że jedyne badania są przeprowadzone przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, natomiast GUS, gdyby pan się troszeczkę, że tak powiem, nie od tego mieszkańca, który mieszka w Warszawie, mieszkańca Szczecinka, się dowiadywał, tylko zechciałby pan, że tak powiem, zgłębić temat, to by pan wiedział, że GUS posługuje się, proszę pana, sumą danych, które wynikają z pozwoleń emisyjnych, a nie emisją. I to są, wie pan, to jest tak zasadnicza różnica, bo pan może mieć w pozwoleniu emisyjnym, że pan może czegoś do atmosfery, na przykład 10 tysięcy ton, że tak powiem, wyemitować, a emituje pan 1000 ton, tak? Ale GUS nie interesuje, w przeciwieństwie do WIOŚ-u, ile pan wyemitował, tylko na ile ma pan zgodę. I ta zgoda dodawana, jeżeli ona jest w ciągu roku, na przykład pojawia się nowy zakład, albo zakład prosi o zwiększenie w decyzji emisyjnej pozwolenia na większą emisję, to nie znaczy, że on z tego pozwolenia korzysta. To są tak dwie różne zupełnie sprawy. GUS jest po prostu, tam siedzą urzędnicy i cyferki, no, które otrzymają, tak jak napisali, otrzymają zakładu pracy, oni je dodają i im wychodzi, że w momencie, kiedy zwiększono decyzje emisyjne, to że emisja wzrosła. Nie emisja wzrosła. Jest większa zgoda na większą emisję. Natomiast to, ile zakład emituje, a emituje coraz mniej, dlatego że coraz większe, że tak powiem, nakłady finansowe czyni na ochronę środowiska i to między innymi wynika z zmniejszenia emisji z tego, że został zastosowany na
suszarnię MDF-u Elektrofilt i to spowodowało, że emisja jest mniejsza. No przykro mi, że pan podstawowych rzeczy po prostu nie rozumie. No proszę pana, jeszcze raz panu mówię, niech pan sobie poczyta. GUS, proszę pana, to jest Główny Urząd Statystyczny, dodaje dane, które są podawane przez zakłady pracy dotyczące ich zgody na emisję, a nie emisji. Emisję bada Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i ta emisja jest ujęta, proszę pana, nie wiem dlaczego pan się tak uśmiecha, bo to tak nie świadczy, że tak powiem, dobrze o pana inteligencji, ale proszę pana, jeszcze raz panu mówię, jest wydany 31 grudnia, został opublikowany raport o stanie środowiska województwa zachodniopomorskiego i tam są dane w WIOŚ-u dotyczące rzeczywistej emisji i z tego pan sobie może wywnioskować, że ta emisja maleje, a nie wzrasta. Wprowadza pan ludzi zupełnie, zresztą myślę, że mimo, że pan wygląda na to, że pan nie rozumie, to pan tam coś tam katuje, tak? I po prostu wprowadza pan w błąd opinię publiczną Szczecinka. Chciałbym się odnieść do pana, panie burmistrzu. Ja czerpię wiedzę z różnych organów państwowych, z WIOŚ-u, z GUS-u. To są twarde dane. Jeżeli ktoś, w przypadku tutaj pan, podważa te dane, no to powiem panu tak. To nawet nie jest śmieszne, to jest tragiczne. Ja nie wiem, skąd pan bierze tą czerpie swoją wiedzę. Nie wiem, może pan rano wstaje i ma jakąś wizję i potem o tym opowiada, ale radziłbym panu się zastanowić nad tym, co pan tu opowiada, bo to już po prostu są pewne granice śmieszności. Pan w tej chwili te granice już kilkukrotnie przekroczył. Po prostu wstyd mi, że burmistrz Szczecinka opowiada takie, za przeproszeniem, duperele. Dziękuję. Panie radny, chwileczkę. Panie radny, zapomniał pan dodać, że korzysta pan z różnych ogólnodostępnych opracowań, ale wybiera pan i cytuje tylko te, które są dla pana korzystne i które pod pana tezę podpasowują. Mówił pan o Głównym Urzędzie Statystycznym, mówił pan o WIOŚ-u, burmistrz opiera się na danych WIOŚ-u. Proszę słuchać dokładnie to, co było powiedziane. Raport WIOŚ-u z 31 stycznia 2017 roku. Tak? Przecież pani dokładnie wie, że kilkanaście dni z tego roku było zweryfikowane ręcznie. Także pani przewodnicząca, ta sprawa będzie wyjaśniana. Także proszę nie wprowadzać mieszkańców w błąd. Ja powiem w ten sposób, jeżeli ktoś wypowiada się w ten sposób, tak jak tutaj mamy miejsce po przecinku, gdzie pan burmistrz, przewodnicząca Rady Miasta wypowiadają się, mówiąc, że spokojnie, nic się nie dzieje, nie ma problemu, a gdy przedstawiamy dane pewne, to się po prostu bagatelizuje, to jest nieważne, to jest po prostu, nie wiem, pan burmistrz w tym momencie to jest obraza urzędników innych, którzy pracują w GUS-ie i którzy wykonują swoją pracę. Panie radny, w żadnym swoim słowie nigdy nie powiedziałam, że jest dobrze, że nie ma się czym przejmować, że bagatelizujemy cokolwiek. Jedyne co stwierdzamy, że według raportu w GUS-u jest lepiej i to nas cieszy. Proszę słuchać nie wybiórczo, tak jak pan wybiórczo różnego rodzaju dokumenty cytuje, proszę słuchać wszystkich. Pan burmistrz Douglas, teraz odwocam odnośnie tego, co pan chciał informować. Może zbyt długo mówiłem, dlatego pana percepcja jakaś słaba. Jeszcze raz panu bardzo krótko powiem. Jeżeli tak jak pan miałbym dane, które pokazują z jednego źródła, że jest lepiej, a z drugiego gorzej, to bym zastanowił się, dlaczego tak jest. I dlaczego tak jest, ja panu powiedziałem. Jedne to jest rzeczywista emisja, a druga to jest dodane są pozwolenia. Gdyby pan odrobineczkę, że tak powiem, spróbował zrozumieć rozbieżność, to by pan ją zrozumiał. Nie, pan uważa, że jest jakaś spiskowa teoria dziejów, tak? Że po prostu coś tam ręcznie, coś zostało prawdopodobnie wymuszone, gdzieś ktoś komuś zapłacił, gdzieś tam coś pod dywan zamiótł. To jest pana cały czas myślenie takie spiskowe, tak? A to jest wszystko nieprawda. Ja rozumiem, że panu jest przykro, że stan środowiska się w Szczecinku poprawia, ponieważ źródełko, z którego pan czerpie
akwawita, że tak powiem, niestety wysycha, tak? A no, widzę już tragedię w Pana oczach, jak w grudniu czy w listopadzie oddadzą UTWS, proszę Pana, i się okaże, że znowu spadła emisja do atmosfery. No, współczuję Panu już dzisiaj, ale muszę Panu powiedzieć, że byłem niedawno w Kronospanie i filtr się... Ale gdyby Pan zechciał, to ja posłucham tych Pana głupotów, Panie Radny, zwracam Panu. Proszę Pana, ten UTWS jest w połowie już wybudowany, także nieuchronnie pod koniec roku zostanie oddany do użytku i będzie Pan musiał, no, z rozpaczy się upić, no ale niestety, co zrobić, no takie czasy. Może powiem w ten sposób. Panie Radny, przepraszam, ale ja udzielam głosu. Proszę. Tak jak to mówiliśmy ostatnio na naszej konferencji, w momencie, gdy powstanie UTWS, na terenie firmy będzie spalane o 16 tysięcy ton pyłu ze szybowania pył biurowych, zawierając kleje więcej. Czyli tak jak teraz jest spalane około 80 tysięcy, tam będzie 101 tysięcy ton. Pan tak macha głową, pan jest lekarzem i naprawdę się dziwię. Mam nadzieję, że kiedyś to, jestem pewien, że kiedyś to będzie doprowadzone do końca. I dziwię się panu, że pan jako lekarz, onkolog twierdzi, że to nic złego w tym, że spala się kleje. Dokładnie w tej chwili w Szczecinku może być spalane nawet 18 ton kleju dziennie. W momencie, gdy będzie UTWS, będą to już 22 tony bodajże dziennie. 22,5. Może być i pół, panie burmistrzu. To jest tragiczne. Wie pan, to jest po prostu, że pan jako lekarz, onkolog twierdzi, że to nic złego się nie dzieje, to tylko świadczy o panu. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, że będzie tam pan z rozpaczy właśnie się upije. Dziękuję. Panie Radny, ja mam pytanie, skąd pan bierze te wartości, które pan tutaj tak cytuję, sypie jak z rękawa, 18, 22, 22,5, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to odnośnie UTWS-u, czy będzie jego wprowadzenie i gdy zacznie działać, czy będzie to z poprawą dla mieszkańców Szczecinka, czy nie, to pan wybaczy, ale nie jest pan dla mnie żadnym autorytetem. UTWS jest na konferencji sybilskiej, został stwierdzony jako jedna z najlepszych technologii i wybaczy pan, ale ja im uwierzę, ale panu. Proszę. Oczywiście, jest to bardzo nowoczesna technologia, pod warunkiem, że spala się biomasę. A w przypadku Szczecinka, w przypadku zakładu w Szczecinku, będzie spalane tak jak w tej chwili, między innymi pył ze szywania pył wirowych zawierających kleje. I tu się właśnie, to jest ta różnica. Ja pani powiem w ten sposób, pani mówi, że pani mnie nie traktuje jako autorytet. Ja powiem szczerze, słuchając to, co dzisiaj mówi pan burmistrz i pani, też pani jest lekarzem, jako lekarze dla mnie nie macie żadnego autorytetu. To jest przykre i smutne. Jeżeli chodzi o to, skąd ja biorę te liczby, tak? To ja pani powiem, ja to wziąłem z dokumentów, które uzyskałem w Urzędzie Miasta. To są dokumenty, które podpisał pan burmistrz. I tam wszystko dokładnie było opisane i to są informacje z tych dokumentów. Ja tutaj nie tworzę żadnej fikcji. Także gdyby pani trochę się chciała zainteresować sprawą, tak samo mogłaby te dokumenty uzyskać. I tam w tych dokumentach było napisane, że po powstaniu UTWS będzie spalane 22 czy tam 22,5 ton kleju, tak? Proszę. W płycie biurowej jest około 8 do 12% kleju. Czyli jeżeli weźmiemy nawet te 8% kleju i przeliczymy przez ilości, które są spalane rocznie, to no chyba nie będzie pani miała z tym problemu, żeby to przeliczyć. I wychodzi jasno, że może być spalane nawet 18 ton czystego kleju dziennie. Nie, pan powiedział, że już w tej chwili jest 18 spalane. Tak, w tej chwili, a będzie 22. 22 ton. Wie pani co, żartować tu sobie można, ale ja proponuję, że w takiej sytuacji to jest takie żartowanie, tak jak to państwo tutaj skakaliście, ten chocholi taniec przed ratuszem, gdzie było zdjęcie, zdjęcie dziecka, które było... Panie Radny, zapytanie odnośnie czego? Odnośnie wprowadzam panią teraz do tematu. Nie, to bo wie pani co, to już jest... Zakończy pan poprzedni temat.
Czy zakończył pan poprzedni temat? Wniosek za wydanie... Nie. Bo pani sobie tutaj żartuje w tej chwili. Pani sobie żartuje z sytuacji, że na terenie miasta Szczecinka w jednym zakładzie spalane są kleje w piecach na biomasę. Pani sobie robi z tego żarty. I porównałem to do tych żartów, które już robiliście tutaj tańcząc w chokolwiek stanie koło zdjęcia dziecka aportowanego. Także jest to niesmaczne i z waszej strony no, widzę, że to jest standard. Także naprawdę jestem zażenowany tą sytuacją. Panie radny, po pierwsze, bo nie wiem, że nie tańczyłam. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Wokół niczego nie tańczyłam. Druga sprawa, panie radny, ja teraz mówię. Druga sprawa, poziom, że tak powiem, pana poczucia humoru ostatnio ocenił sąd i nie miał, delikatnie powiedziawszy, tego samego zdania, co pan. A to też pan mówił, że to jest żart, wręczanie jakiegoś tak plakatu, że to nic złego nie ma pan na myśli. Także co do poczucia humoru, bardzo proszę, żeby pan się wypowiedział. Pani radna Renata Rach. Ja mam pytanie do pana prezesa komunikacji miejskiej. Mianowicie mieszkańcy osiedla Trzesieka zwracają uwagę na niewystarczającą ilość, częstotliwość kursów autobusów miejskich w tym kierunku i moje pytanie brzmi, czy istnieje możliwość wprowadzenia autobusu łączącego to osiedle z pętlą na osiedlu Zachód bez konieczności jakiegoś tam wzrostu cen biletów. Pan prezes. To znaczy, żeby wprowadzić temat, to powiem tylko tyle, że spółka działa oczywiście na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych jeszcze przepisów prawa obowiązującego spółki Skarbu Państwa. Natomiast też spółka pełni taką funkcję no, służebną też dla mieszkańców, więc transport publiczny jest pełną rolą działalności. Jeżeli chodzi o same możliwości zwiększenia transportu z tej części tutaj na zachód, za osiedlem Zachód, czyli aż do danej miejscowości Trzesieka i połączenia tego z osiedlem Zachód, ze szkołą numer 7, takie możliwości są. Muszą Państwo też pamiętać, że zwiększenie ilości kursowania autobusów to zawsze też pociąga za sobą jakieś skutki finansowe. Jak Państwo wiecie, ta konstrukcja finansowa tego transportu publicznego wymaga dofinansowania do każdego przewodu, żeby bilety po prostu były w swojej cenie atrakcyjne dla naszych mieszkańców. My nie przewidujemy podwyżki biletów, cen biletów komunikacji miejskiej w Szczecinku. Natomiast takie działania, my to przygotujemy w porozumieniu z Panią Radą, no bo zastosujemy się też do jakichś uwag mieszkańców, kiedy te autobusy mieszkańcy doczekiwali, żeby były. Z pewnością takie sugestie by były dla nas przydatne. Myśmy robili takie już symulacje tutaj dla części południowej miasta. Robiliśmy też symulacje dla Marcelina, dla osiedla Marceli. Natomiast tutaj jest taka możliwość, my to przygotujemy i też Państwo się dowiedzą, jakie to ewentualnie skutki finansowe by przyniosło. No bo Państwo ustalają budżet, a w tym budżecie jest także nasza spółka. Powiem tylko, że zmiana kursowania autobusów tutaj na osiedle Świątki, bo już nie zatrzymuje się autobus tu na dole przy torach kolejowych na pętli, tylko jeździ aż pod Schius, co jest, wydaje mi się, dobrą rzeczą dla mieszkańców tej części miasta. Spowoduje to, że w ciągu roku my robimy o 40 tysięcy, niecałe 40 tysięcy kilometrów więcej. No to też ciągnie za sobą jakieś tam koszty, ale jesteśmy tutaj, żeby ten transport publiczny był dobry dla mieszkańców. Ja to po prostu przygotuję w porozumieniu z panem radną i takie informacje Państwu dostarczę. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Proszę bardzo, pan radny. Mam pytanie o przedstawiciela PIK-a i za pana prezesa. Bardzo proszę o odpowiedź, czy po tegorocznej akcji zima, odśnieżania, odradzania naszego miasta, szczególnie w miesiącu stycznym, kiedy mieliśmy rzeczywiście skrajną sytuację, 4 dni, godzin, 140 przypadków skręceń, złamań, zwichnięć, czy jakiekolwiek wnioski zostały wyciągnięte, a jeżeli tak, to jakie? Czy niedobrym wyjściem z tej, chociaż części sytuacji byłoby ustawienie zaleg innych miast w poszczególnych miejscach Szczecinka, pojemników z sołą, z piaskiem? Bardzo proszę o odpowiedź. Oczywiście. Zgadzam się tutaj z panem radnym, że w tym roku ta sytuacja, jeżeli chodzi o drogi nasze szczecineckie, była szczególna.
Tym niemniej to, że taka sytuacja akurat nastąpiła, nie powoduje tego, że pana wnioski no, należy dać pełni zasady. Znaczy, postawienie pojemników i posiłkowanie się tymi pojemnikami, no, w moim przekonaniu akurat nie spełniłoby swoich zadań. Tutaj że spółka, jeżeli chodzi o biuro, wydała o wiele więcej pieniędzy, jeżeli chodzi o utrzymanie ulic zimowych niż w roku poprzednim. Ten rząd wielkości to jest na przykład, jeżeli popatrzymy na sam zakup soli i piasku, gdzie poprzedni sezon to było bodajże 77 tysięcy złotych, w tym sezonie musielibyśmy wydać około 129 tysięcy. Tak? Także rzeczywiście no, pewne wnioski należy tym będzie należało wyciągnąć, natomiast nie w szczegółach, jeżeli chodzi o ten proponowany przez pana ustawienie pojemników z piaskiem, mi się wydaje, że i korzystanie z nich akurat nie spełniłoby swojej funkcji. Oczywiście w ekwestii globalnie nie, ale doraźnie. Biorąc pod uwagę inne miasta, miasto Polski i Złocieniec, tam takowe istnieją. Tak? Widziałem, że tak doraźnie można sobie w tej materii radzić. Jeżeli chodzi o taką pomoc doraźną, o której pan mówi, to my staramy się wspomagać naszą firmę również innymi, czyli usługami zewnętrznymi. Tak w tym przypadku było, tak? W przypadku Gołoledzi tegorocznej. Natomiast też no, nie jesteśmy w stanie jak gdyby zapewnić całego pokrycia całego miasta od razu w jednym dniu. Także zdaję sobie oczywiście sprawę, że sytuacja była szczególna. To co pan mówi, kilkadziesiąt złamań czy różnych uszkodzeń ciała. Natomiast, tak jak mówię, na razie posiłkujemy się, próbujemy się przynajmniej posiłkować zleceniami zewnętrznymi. Dziękuję. Ja tu mam pytanie, no akurat nie ma pana przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, to dlatego skieruję do pani. Chodzi o to, że ja w lutym, bodajże 8 lutego złożyłem wniosek o zwołanie właśnie Komisji Ochrony Środowiska w sprawie tych informacji, które otrzymaliśmy z GUS-u. Jak do tej pory ani nie została zwołana ta komisja, ani po prostu żadnej informacji nie otrzymała na ten temat. Panie radny, wniosek pana przekazałam na przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, w moich kompetencjach pana rzecznika komisji. Co dalej z tym wnioskiem, nie umiem powiedzieć, także odłóżmy to do przyszłej sesji, bo nie jestem w stanie odpowiadać za pana przewodniczącego. No, mam nadzieję, że do następnej sesji ta komisja się zbierze. Mam jeszcze jedno pytanie. To już mam do pana prezesa komunikacji miejskiej, do pana Leka. W zeszłym roku, z tego co wiem, była wykonywana wymiana oświetlenia na LED-owe na terenie bazy komunikacji miejskiej. Chciałbym się spytać, jaka firma wykonywała to zlecenie? Tak, my otrzymaliśmy wymianę oświetlenia, ale nie na terenie całej bazy, bo na to nas narazie. No to może na część. Była wymieniana tam, gdzie musiała być wymieniona, bo po inspekcji, jaką mieliśmy na terenie bazy, stwierdzono, że po prostu jest za małe natężenie oświetlenia pod tą wiatą, gdzie znajdują się strukturę. W związku z tym przeprowadziliśmy takie postępowanie konkursowe. Tutaj było zapytanie ofertowe wysłane do kilku firm szczecineckich. Wygrała firma Luxus, która to oświetlenie nam wymieniła na LED-owe, na energooszczędne. I teraz to oświetlenie spełnia normy, które są przewidziane na tego typu. Firma Luxus, tak? Tak. Czy mógłbym, ja bym sam z pisem chciał zobaczyć tę ofertę, no, ten cały przebieg, jak to wyglądało na lepiej, jakiej zasadzie została wybrana ta firma, tak? Dobrze. Ja bym sam wie. Oczywiście. Super, dziękuję. Dziękuję. Czy też jeszcze chciałbym, proszę bardzo, pan radny zapomnieć. Ja tylko mam pytanie, to prawdopodobnie będzie do pana dyrektora Silu. Chodzi o to, że na terenie w Szczecinku, to jeszcze za czasów, gdy Szlot zajmował się no, promocją tutaj turystyki, no i w ogóle miał wiele innych kompetencji badanych, były trzy lub dwie taksówki wodne. Z tego co wiem, to one nigdy nie funkcjonowały. W tej chwili chyba są złożone na terenie OSIL-u.
nie wiem, tak? I chciałem się spytać, czy w końcu kiedyś te taksówki wodne wypłyną na nasze jezioro? No już zaczynamy sezon wiosenny. Czy jest szansa, że w końcu będziemy mieli taksówki wodne? Rzeczywiście te taksówki wodne, które zostały przekazane z szlotu do Osiru, są dyskutowane na Ślusarni. My przyjęliśmy je w styczniu tego roku, zrobiliśmy. Przyjęliśmy specjalistów, którzy zrobili ogląd tych taksówek. Żadna z nich na razie nie nadaje się dostatnio na wodzie, ponieważ wymagają dość mocnej konserwacji. I zarówno jeśli chodzi o kadłub, jeśli chodzi o silniki. Rozmawiam z firmami szkodniczymi, które muszą się podjąć tego typu naprawy. Tego przecięku nie możemy zrobić. To trzeba dostać specjalistów. Będziemy robili wszystko, żeby ewentualnie w tym roku jedną z nich postawić na nogi, też na wodę. Nie wiem, czy mi się to do końca uda, ponieważ te no, szkutnicze, że tak powiem, w warsztaty też mają jakąś swoją kolejkę, to trochę złożę. Dziękuję bardzo. Oczywiście tutaj nie mam za Pana tutaj w tym temacie, ale chodzi o to, że żebyśmy zwrócili uwagę, jak są zagospodarowane środki, które wydajemy. No, była program Civitas Renaissance, były taksówki wodne, które praktycznie nie pływały. Jak się okazuje, no gdzieś tam leżą i nawet się nie nadają do tego, żeby pływać. Także ja myślę, że warto zwracać uwagę, w jaki sposób wydajemy pieniądze, co w tym przypadku jest po prostu niedorzeczne, jak to zostało wydane. Mam jeszcze jedno pytanie, to też pewnie będzie do Pana. Chodzi mi o to, że w tej chwili przygotowane są. Znaczy to będzie akurat w komunikacji miejskiej. Chodzi o wypożyczalnie rowerów. Będą wypożyczalnie rowerów przy przystankach autobusowych. Ale mam pytanie, jak to się ma do tego, że był program Civitas Renaissance, mieliśmy tam wypożyczalnie, mieliśmy mieć, bo nie wiem, czy one w ogóle funkcjonowały. Wiem, że o tym się dużo mówiło. Wiem, że nie wiem, czy to było po 2-3 latach, może po 4. Tego dokładnie nie wiem, ale wiem, że były no, nowe rowery kupowane w Osirze. Praktycznie rowery, które powinny funkcjonować w ramach programu Civitas Renaissance. I teraz mam pytanie, co się stanie z tą wypożyczalnią, z wypożyczalniami, które były wybudowane w programie Civitas Renaissance. Co się z nimi stanie w momencie, gdy teraz wybudujemy nowe wypożyczalnie i będziemy na innych zasadach wypożyczali te rowery? Pan dyrektor, masz pracę. Ty odniosę się jeszcze do taksówek, bo taksówki wodne funkcjonowały z całą pewnością na jej żonę. Funkcjonowały sam znajomy, podawałem im telefonu, oni próbowali tam miesiąc z Myśli Wyspy do miasta i z powrotem, więc one na pewno funkcjonowały w taksówki. No, ja przynajmniej pamiętam, że z pamiętam lata, one faktycznie raz gorzej, one na pewno funkcjonowały. Tak samo wypożyczalnia rowerów również funkcjonowała, natomiast ona, krótko mówiąc, była w 2008-2009 roku wykonywana przez 16 lokalną organizację turystyczną i wczesna technologia, w jakiej to było wykonywane, było to robione tu przez lokalne firmy, a obecna technologia, tak jak to wypożyczalnie powinny funkcjonować, są zupełnie dwa inne światy. Więc na chwilę obecną to wypożyczalnie rowerów, które były wykonane z Civitasu, które one się posłużyły i w jakiś tam sposób ileś set pewnie czy tysięcy wypożyczeń obsłużyły, to trzeba byłoby zapewnić się szlotu, ponieważ to szlotu operował tymi wypożyczeniami. Ich formuła się wyczerpała. Nie ma sensu ich trzymać tych wypożyczalni mobilnych obecnie, ponieważ no, jak wiemy, komunikacja miejska dzięki pieniędzmi z Unii będzie no, rozpisze przetarg na nowe wypożyczalnie, które zupełnie są inne technologicznie od tych, które funkcjonowały. Natomiast zostały rowery, rzeczywiście 20 nowych rowerów oraz 40, chyba 8 jeszcze starych Civitasowskich, znaczy starych, zakupionych w 2008 roku, całkiem dobrze jeszcze sprawujących się. I one również będą wykorzystywane w ramach wypożyczalni, która będzie funkcjonowała na plaży miejskiej, tak żeby obsługiwać większe grupy, czy turystyczne, czy obozy sportowe i to również ma, cieszy się bardzo dużą popularność. Dziękuję bardzo. Pan Radny. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może odnośnie tych taksówek wodnych, to z tego co wiem, nie wiem, może się mylę, ale to sprawdzę.
Taksówka może jedna, ale nie jako taksówka, bo generalnie tam chyba nie było jakichś tam pozwoleń, decyzji, że to mogło funkcjonować jako taksówka, także jako taksówka nie mieliśmy żadnej taksówki wodnej, typu, że ktoś zadzwoni i przypłynie taksówka, to może ktoś pływał prywatnie, czy ze środku ktoś pływał sobie tą łodzią, tak? Dzwoniła. Dzwoniła pani? Kiedy? No na pewno nie chory. To znaczy, nie, bo ja się pytam, bo ja w sytuacji też dzwoniłem i nigdy tam po prostu nie było możliwości, żeby przypłynęła taksówka. Po prostu to nie funkcjonowało. Tak. To cieszę się bardzo, że mówisz pani. Bardzo proszę odrobinę dyscypliny. Proszę bardzo, proszę. W sposób oczywisty taksówki, wpierw dwie, a potem jedna funkcjonowały. Potem był problem z człowiekiem, który miał uprawnienia, ale funkcjonowały, można było dzwonić, również pływałem. Pana mówienie też, powinniśmy się przyglądać, jak wydajemy pieniądze, chcę tylko powiedzieć, oczywiście, że powinniśmy się, to jest pewien truizm, że powinniśmy przyglądać, jak wydajemy pieniądze. Natomiast wracając do taksówek i do wypożyczania rowerów, chcę powiedzieć, że myśmy to dostali z Civitas plus Renesans, właściwie nie angażując swoich pieniędzy, dlatego że tak zwany wkład własny był w tak zwanych timesheetach, czyli to są, myśmy po prostu wykazywali pracę urzędników jako wkład własny, a zostało to zakupione za pieniądze unijne. Te wypożyczalnie rowerów się po prostu zużyły. One były wykonane chyba 9 lat temu, albo 8, myślę, że 8 chyba. I one po prostu już nie nadają się do użytku. Będą nowoczesne, zarówno takie, które są w mieście, które będą postawione przez firmę prywatną, jak również te, które będą przy przystankach, które zostaną zrobione po przeprowadzeniu procedury przetargowej. I tamte po prostu stojaki, tak jakby, które nazywamy w tej chwili wypożyczalniami, one są zupełnie dzisiaj nie przystają do technologii. One zostaną, że tak powiem, zniszczone, nie będą już funkcjonować, natomiast rowery, tak jak powiedział tutaj dyrektor Maxelon, one będą funkcjonowały dla grup zorganizowanych. Czyli tych rowerów będzie bardzo dużo. Przedtem być może pan tego nie widział, bo właśnie wypożyczanie rowerów były zagospodarowywane przede wszystkim przez grupy zorganizowane. Przyjeżdżał jakiś obóz i brali od razu wszystkie rowery. I to trochę wypaczało jakby sens tych wypożyczalni, bo potem dla indywidualnych po prostu w stojakach nie było rowerów. Dzisiaj te rowery, które zostały zakupione ze środków Civitasu, a potem zostały jeszcze, że tak powiem, zostały dokupione już z pieniędzy miasta, one będą służyły grupom zorganizowanym, natomiast wypożyczanie będą przede wszystkim dla indywidualnych odbiorców. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam sesję.